Dzień dobry, 27 już, dzień grudnia roku Pańskiego, roku pamiętnego 2023, święta, święta i po świętach. Nie zaczynamy dzisiaj od uśmiechu, nie daję rady, proszę Państwa, się uśmiechać. Mam złe wieści i to bardzo złe. Nadchodzi 2024 rok, rok y, pamiętny, rok, w którym wiele się rozstrzygnie, rok, w którym może nastąpić wielka kumulacja, niezbyt dobra sytuacja w Stanach, jednocząca się Europa, a więc bardzo ważne decyzje, które zapadną w Europie. No, niepewna sytuacja Ukrainy na wschodzie. Nie wiadomo, czy to wsparcie dla niej zostanie podtrzymane. Tam się wiele może zmienić. To będzie miało olbrzymi wpływ na Polskę. Także presja migracyjna, która zwiększa się na Europę. Tutaj decyzja. Rzecznika Praw Obywatelskich w 2021 roku, zresztą popieranego przez PIS, żeby zrezygnować z pushbacków na granicy. Proszę Państwa, no, wiele się tutaj dzieje. Są trzy rzeczy, które robimy na odwrót, moim zdaniem, i to jest przyczyną tej druzgocącej konstatacji. Po pierwsze, mamy dwu władze w Polsce, właściwie mamy wojnę już dwóch obozów, dwa systemy prawne w tych czasach, no to wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, którą robimy na odwrót. Po drugie, no idiokracja, jakieś live'y, patostreamy z Sejmu RP, nie w tym kierunku chyba to powinno pójść, no my jesteśmy tym zachwyceni, że to wielkie zasięgi i tak dalej, no ale powaga chwili, powaga sytuacji moim zdaniem wskazuje na coś innego. No ale na dodatek tego wszystkiego jeszcze te kryzysy migracyjne, ta zwiększająca się presja migracyjna, która nie ustąpi, proszę Państwa, bo to jest wyzwanie nie dla Polski, a dla całej Europy i nie na kilka tygodni czy 2024 rok, ale na kilka prawdopodobnie dekad, a co najmniej kilkanaście lat. I teraz też to, co uważam, że robimy źle. To rozluźniamy, to rozluźniamy właściwie tą kontrolę, nie mając chyba żadnego pomysłu na to, co dalej. No bo ja rozumiem, że to jest humanitarne i też za tym jestem, no ale no ale no właśnie, ale co dalej? Na to odpowiedzi nie ma. Jeżeli ktoś ma to, bardzo proszę, żeby ją żeby po prostu podzielił się swoim przypuszczeniem, bo Jestem po prostu tutaj otwarty na to, ale nie znajduję niczego takiego. A podstawą tego wszystkiego, proszę Państwa, jest no, jedna z bardzo ważnych, istotnych cech polskiego DNA, czyli wyparcie, wypieranie tego do samego końca. No i też pewien rozdzielnik w głowie, który zauważyłem tak jak w dawnej gazecie starego typu, gdzie były wiadomości z zagranicy i wiadomości z Polski. No, wydaje się, że to gdzieś w głowie w Polsce u ludzi jest po prostu rozdzielone, że wydarzenia krojowe, to jest jedna rzecz, a wydarzenia międzynarodowe to druga, jakby zupełnie nie było tutaj związku między tymi dwoma płaszczyznami, a przecież jest związek bezpośredni. No ale to proszę Państwa, w tej części refleksyjnej dla ludzi o mocnych nerwach, tylko naprawdę przestrzegam, że będą potrzebne bardzo mocne nerwy, więc można przewinąć do drugiej części. Proszę Państwa, jeżeli ktoś nie da rady wytrzymać tego psychicznie, a ja przyznam szczerze, że no, to nie jest takie proste. Ta dwuwładza w Polsce, ten kryzys migracyjny, ta idiokracja, no to wtedy może przywinąć do takich wydarzeń jak Tajwan, ciśnienia tajwańska, zainteresowanie Amerykanów Indo-Pacyfikiem, Ukraina. No i sporo ciekawych wypowiedzi. Anatoli Kasparow, również się wypowiedział, analitycy NATO z Rumunii, wiele ciekawych głosów, Turcja, plus sytuacja troszkę w gazie i na froncie ukraińskim. To w drugiej części. Gdyby ktoś z Państwa nie był zainteresowany tą częścią refleksyjną, która będzie bardzo mocna dzisiaj, albo nie czuje się na siłach kontynuować, to prośba, żeby, żeby przewinąć do drugiej części. Tam oczywiście to wszystko będzie zaznaczone, co, kiedy się pojawia. Proszę Państwa, ale zanim do tego przejdziemy. No, to oczywiście witam wszystkich uciekinierów i uciekinierki na cyfrową SICZ zaraz po świętach, że tutaj się zjawiacie. Bardzo dziękuję za wsparcie, podziękowanie dla tej cyfrowej sicz z tego geopolitycznego stand-upu, z od powagi świata RALO i mainstreamu z całego świata, z całej Europy i z całej Polski wsparcie poprzez Patronite, poprzez YouTube, te specjalne przyciski, poprzez tradycyjne przelewy. No Dzięki Wam ten kanał istnieje, dzięki kilkuset osobom, które ten kanał wspierają, rozumieją jego formułę i dzięki kilku tysiącom, które zjawiają się tutaj, nie dlatego, że polecają algorytm, tylko nawet sami wyszukują te filmy i wspierają ten kanał na wszelkie sposoby, za to wielkie dzięki. Będę miał dzisiaj do Was wiele pytań, bo no, czasy takie, że te pytania... Rodzą się same, ale na początek, jakie macie plany na 2024 rok, albo jakie oczekiwania wobec tego podcastu, gdybyście mogli? Mogli napisać. No dobrze, zacznijmy, proszę państwa, w takim razie. Tutaj postraszyłem już na początku, że te wieści są złe i bardzo złe, bo nadchodzi 2024 rok, w którym wiele może się rozstrzygnąć, nie tylko na froncie ukraińskim, także w Stanach Zjednoczonych bardzo ważne wybory, także na Indo-Pacyfiku zamieszanie wokół Tajwanu, Morza południowochińskiego. No, i ta presja migracyjna, która no, nie ustąpi też tak z dnia na dzień, i tu są trzy rzeczy, które robimy na odwrót, jak już wspomniałem, czyli dwuwładza w Polsce, no, wyraźny krok w stronę idiokracji, w stronę jakichś performanceów, patostreamów, z czego się wszyscy cieszą, bo tak sobie wyobrażają w Polsce chyba społeczeństwo obywatelskie. No, i migracja, proszę Państwa, i także te decyzje. Na granicy, właśnie rozluźnienie tej kontroli, co, no, co postuluje, do czego, czego domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich, o czym jeszcze powie. No i proszę Państwa, nie będę ukrywał, że mam pewien dylemat. No, jestem, jestem w kropce i to z dwóch powodów. I tutaj to pierwsze pytanie, które do Was kieruję, no bo kiedy algorytm już zaczął mi polecać piosenkę KSU, Kto Cię Obroni Polsko, no to uznałem, że. Że to już jest e, przesada, proszę Państwa, to już jest przesada, e, dlatego, że jest to program satyryczny. Jest to program satyryczny, więc raczej nie jest to na tą nutę właśnie kto ci obroni Polsko w, w wykonaniu zespołu KSU. Tylko geopolityczny stand-up z dala od powagi świata realu i mainstreamu. I tak mam e, wielki dylemat, czy w ogóle te sprawy polskie komentować. E, e, no bo, właśnie w jaki sposób mogę to zrobić? Czy to się da zrobić humorystycznie? No, czy mam pokazywać jakieś mapki Warszawy, że tutaj jest papi, tam się groń, broni grupa posłów, tam pułkownik Sienkiewicz wysyła ludzi w skórzanych kurtkach, e, jakąś firmę ochroniarską, e, padła telewizja. Padło polskie radio, i mamy takie schematy sobie teraz pokazywać i, i to referować. No, moim zdaniem to jest takie mało śmieszne. To po pierwsze. No więc, co, co Państwo myślicie? Czy ta w ogóle e, jakby formuła humorystyczna jest do obrony? No i druga formuła istotna dla cyfrowej siedziby, dla tego podcastu, to jest formuła eskapistyczna. Tutaj pojawiają się zbiegowie ze świata realu, uciekinierzy i uciekinierki, właśnie z dala od powagi świata realu i mainstreamu. I to była także ucieczka w inne rejony świata, Indo-Pacyfik, świat pozaeuropejski. No, to było takie troszkę przekonanie, które już jakby we mnie pękło, że, że te konflikty jakby światowe nas nie dotyczą, że my siedzimy na wzgórzu i możemy to obserwować, że Ukraińcy tam się starają, my im pomagamy. No, czasami gramy na gitarach, właśnie coś tam śpiewamy, ale generalnie to wszystko jest takie, na razie zdala od nas. I tak samo jeżeli mówimy o Morzu Czerwonym ostatnio, czy o strefie gazy, czy o Indo-Pacyfiku, no ale problem polega na tym, że to nie jest, proszę Państwa, jakaś oddzielny dział w gazecie, coś, co jest czymś zupełnie innym, tylko to wszystko jest w jakimś powiązaniu i to mnie niepokoi, że ludzie tego w Polsce nie widzą, więc tak się zastanawiam, no co tu robić, no bo, bo no tak, no bo... Nie komentować spraw polskich. Skupić się tylko na polityce międzynarodowej. No w dzisiejszych czasach moim zdaniem się nie da. Komentując sprawy polskie, to już proszę Państwa nie jest śmieszne. No nie jest śmieszne, no bo to już przestaje być geopolitycznym stand-upem, staje się jakimś takim banalnym i nie wnoszącym nic marudzeniem, bo przecież nie mam żadnego wpływu i nic nie mogę zrobić. I co z tego będzie wynikać, że będę tu marudził, że nikt tego nie dostrzega, nie widzi tego, caj ten będę tego, jak bardzo skomplikowana jest sytuacja wokół Polski. I że robimy wszystko na odwrót, niż powinniśmy robić w idealnym świecie. Czyli nie powinno być dwu władzy, nie powinno być rozluźniania i dekoncentracji, nie powinno być idiokracji. Powinniśmy zmierzać w przeciwnym kierunku. Robimy coś innego, niż jest to potrzebne. No i co teraz z tego wyniknie, że ja będę tutaj marudził? No ale z drugiej strony, jesteśmy częścią świata No i, i widzę, że to również nas może dotykać. No Gdzieś to mnie. Dotyka osobiście to, że to nie jest zauważalne. Jak Państwo uważacie, czy to jest potrzebne? I tu zwracam się przede wszystkim do wspierających ten kanał do wszystkich tych, przy których komentarzach wyświetla się gwiazdka, którzy ten kanał wspieracie. Co wy o tym myślicie? I czy wy chcecie inwestować w coś takiego, żeby wychodził taki gość jak Radek Pyfel na tą cyfrową sieć i po prostu marudził? Czy tego chcecie? Czy może chcecie, żebym właśnie bardziej mówił o polityce międzynarodowej, o Indo-Pacyfiku, o Bliskim Wschodzie, o Ameryce Południowej, czy może właśnie ten nurt, ten nurt eskapistyczny? No i czy może jednak, a będę próbował, prawda? będę próbował jako samozwalny czy spadkobierca tradycji Witolda Gomprowicza, Brunona Szulca i Stanisława Barei, no, będę próbował w sposób humorystyczny się do tego odnosić, no ale przyznam szczerze, że jak tak na to wszystko patrzę, na te walki, na tych wysyłanie tych ochroniarzy, potem oni ustępują, potem ten papież obroniony, no to tak powiem szczerze, że no, no nie wiem, czy mnie to śmieszy już. No tu jestem zaskoczony, bo plan był taki, że ten podcast miał być, miał być czymś śmiesznym, miał być czymś zabawnym, czymś humorystycznym. No ale wydaje mi się, że tutaj rzeczywistość mnie zaskoczyła. Zresztą nie po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy i to nie jedyne co mnie zaskoczyło, bo teraz chciałem Państwu powiedzieć o tym, że ta erozja, erozja jakby Polski następuje w sposób bardzo szybki, niezauważany, nawet jeśli brany wcześniej pod uwagę, bo przecież mówiłem od wielu miesięcy, że będzie to wariant imperialny. Wariant imperialny, czyli taki, w którym będą dwie siły w Polsce, ale żadna nie będzie wystarczająco silna, żeby zaprowadzić porządek, żeby wyeliminować chaos, żeby osiągnąć trwałą przewagę nad tą drugą stroną. To pozwoli wszelkim mocarstwom usiąść na wzgórzu no i obserwować walczące tygrysy, które będą... No, może kotami polskimi, to to jest obserwowanie walczących kotów raczej, chociaż Donald Tusk to podobno wilk, no ale to jest tego typu, tego typu tutaj metafora zwierzęca, jeżeli moglibyśmy ją odnieść i to nastąpiło proszę Państwa szybciej niż można było się spodziewać, to nastąpiło szybciej niż można było się spodziewać, no i Polska zaczyna robić ruchy moim zdaniem przeciwne do tych, które Byłyby potrzebne, czyli niezwykle silna, silna implozja wewnętrzna, no, dwuwładza. I to na to zanosiło się już od wielu miesięcy. A mieliśmy być, proszę Państwa, liderem Trójmorza, mieliśmy być regionalnym i nawet niektórzy mówili, że już jesteśmy nie tylko hubem, przez który się tam przerzuca broń na Ukrainę, ale jakimś regionalnym graczem poprawiającym swoją pozycję w polityce światowej, krajem, bez którego trudno się obejść. No bo jak tutaj można się obejść bez Polski, skoro trzeba dowieść broń na Ukrainę? No i to wszystko niby były te diagnozy słuszne, że, ma, że mamy niepowtarzalną szansę, żeby poprawić tą swoją pozycję. No i proszę Państwa, odpowiedź była, na to dramatyczna. Gdzieś pogubiliśmy się w tym świecie własnych wyobrażeń, no to wspieranie Trumpa, o którym też yy, mówiłem, no ale jak już patrzy, patrzyłem nawet na te nasze relacje, gdzieś tam w TVP World, no to był gdzieś jakiś własny świat, w którym myśmy funkcjonowali i było nam bardzo dobrze. I nagle ktoś przyszedł i te klocki nam zburzył. To się zaczęło od Ukrainy. No, skończyliśmy ostatecznie skłócenie i z Ukrainą, i z Niemcami, i z Unią Europejską, i również Stany Zjednoczone ustami swojego ambasadora. No, w, po prostu było to przykre, to było przykre już słuchanie tego, jak i oglądanie, jak PiS był bity pałami ze wszystkich stron. Też światowych mediach, że dwa słowa Mateusza Morawieckiego o tym, że już nie będziemy wspierać Ukrainy, bo i tego już bo nikt nie słuchał, tylko te zdanie wyciągnięto jakby z kontekstu i rozpoczęło się wielkie pałowanie, a on dokończył w tych słowach premier LPW, czas, że bo wszystko już oddaliśmy. I skończyliśmy jako proputinowski warchoł, który jest solidarny tylko wtedy, kiedy jest mu to na rękę. I tak to się skończyło i było to przykra oglądać, ale teraz jest państwo, moim zdaniem, jeszcze. Gorzej jest ten wariant imperialny, w którym zaczynamy już walczyć między sobą i to w sytuacji geopolitycznej, a także społecznej i technologicznej rewolucji. Mamy dwu władze, będziemy mieli dwa trybunały, dwie interpretacje yy, i chaos, który może być trudny do opanowania. No, to jest ten wariant imperialny, który się szykował. A to pokazuje, jak bardzo jest to, może być to kruche, proszę Państwa, że wydaje się, że kraj właściwie, no, że to wszystko jest takie, no niby, ja też tak myślałem, też to bagatelizowałem, że to postpolityka, że tu się właściwie wszystko zakończy w jakimś takim graniu na gitarach, w tych narracjach. I nawet pierwsze te tygodnie po oddawaniu władzy przez PIS to zwiastowały, że że tutaj no nic się za bardzo nie wydarzy, że wszyscy mówili, że to będzie tak źle, a tymczasem władza jest oddawana w sposób pokojowy, no właśnie, że to będzie właśnie tak, wirtu wszystko się odbędzie wirtualnie, że będzie dużo krzyków, a potem właściwie nic się nie stanie, że skończy się graniu na gitarach, no ale ale wygląda na to, że no już tak nie jest, że jakaś granica została przekroczona, że mamy już dwa porządki prawne w Polsce i nie zanosi się na to, żeby to zostało, no jakkolwiek to tam wyglądają te walki w tych instytucjach nie wygląda na to, żeby to się szybko skończyło. Do tego, to co mnie osobiście smuci, to jest ten upadek taki intelektualny, proszę Państwa, to jest to relacjonowanie gdzieś tam, czy powtarzanie właściwie nawet różnego rodzaju wypowiedzi po zachodnich mediach, ale powtarzanie częściowe, wyrywanie z kontekstu, gdzieś tam rozpaczliwe, moim zdaniem próba dopasowywania tych wypowiedzi, szczególnie Macrona, Xi Jinpinga, ale też wielu innych polityków, a szczególnie moim zdaniem w przypadku Macrona, ale także Scholza, Właściwie wszystkich, nawet i Joe Bidena, to proszę Państwa, no można się z nimi nie zgadzać, ale należy uważam je wiernie cytować, no nie tworzyć własnego obrazu. I to mi wszystko, proszę Państwa, przypomina czasy saskie, o których czytałem w trakcie, w trakcie. Świąt, no ale czasy saskie to dopiero był początek. Jeszcze nie było najgorzej, chociaż August III Bocny już w ogóle nie chciał mu się do Rzeczpospolitej przyjeżdżać. Przyjeżdżał do Wschowej, tam podpisywał wszystkie dokumenty, a w Rzeczpospolitej brał udział tylko w, w posiedzeniach Senatu. Tam w ogóle to był kompletny już chaos. On z tej Wschowy, jak podpisywał te dokumenty, to już szybko wracał do Drezna. No i niby był to czas pokoju, ale też i chaosu. A co się stało potem w epoce już Stanisławowskiej, to wszyscy doskonale wiemy, to już była bezpośrednia ingerencja wielu mocarstw. No proszę państwa, więc, więc to, to zaczyna być no, niepokojące, bo teraz najgorsze rzeczy, które moim zdaniem mogą się wydarzyć, to wtedy, kiedy mocarstwa zaczną pomagać, bo zobaczą, no Polacy, kurczę, jesteście w takim chaosie, w takiej anarchii, o, zróbcie coś, pomożemy wam. No, to to moim zdaniem, proszę Państwa, jest już przejście z Epoki Saskiej do Stanisławowskiej. No, w, e, najgorsze właśnie jeśli te mocarstwa wezmą się, się za, e, za pomoc. I pytanie jest teraz takie, bo my się cały czas bronimy przed jakąś wojną hybrydową, i teraz jakiekolwiek niepopularne sądy czy jakieś stwierdzenia, to w ogóle jest uznawane za narracja krajów autorytarnych, za wojnę hybrydową. Pytanie, czy teraz my w ogóle tę mocarstwa tą wojnę hybrydową muszą prowadzić. Może sami Polacy będą ze sobą tą wojnę hybrydową prowadzić, o, zresztą już prowadzą, oskarżając się o najgorszych i mając dwa, dwa porządki już prawne. No i teraz wygląda na to, że koalicja Obywatelska ma poparcie świata zachodu, ma poparcie Unii Europejskiej, ma poparcie no, tych mocarstw europejskich, prawdopodobnie także chyba i Stanów Zjednoczonych. PiS jest sam. PiS jest sam. Troszkę ta sprawa moim zdaniem Banku Światowego to pokazała. Bardzo szybko Bank Światowy uznał jednak ministra finansów pana Domańskiego za gubernatora, odsunięto Adama Glapińskiego, no, a to oznacza, że Jacek Kurski, którego no, ruch wydawał się taki... Yy, no, niespodziewany, ale błyskotliwy też, że on tutaj właśnie się oddali na czas kampanii i zmiany władzy, że pistą te wybory przegra, zresztą tak się stało, a on sobie tam posiedzić 4 lata w Waszyngtonie. No to rok tylko posiedział, bo okazało się, że zamieniono gubernatora. Bank Światowy się na to zgodził. Musiałbym się tutaj dokładnie wczytać jak to jest w Banku Światowym, jakie przepisy to regulują, ale w Polsce no proszę państwa, no, była ustawa. To też nie jest tak łatwo yy, na drodze uchwały po prostu zmienić znaczy zmienić prawo, zmienić zasadę którą regulowała ustawa, kto deleguje do poszczególnych instytucji finansowych swoich przedstawicieli. No ale Bank Światowy to zaakceptował, sprawy nie ma. I teraz, proszę Państwa, no, mamy wojnę koalicji BADES, która szturmuje, już zdobyła telewizję polską, zdobyła również polskie radio. Stamtąd się w polskim radiu poszło najłatwiej, ale w papie jeszcze broni się grupa niedobitków z Prawa i sprawiedliwości. Nie jest popierana przez nikogo na zachodzie. PiS jest sam. PiS jest sam. I proszę Państwa, to może nawet dobrze, to może nawet dobrze, bo gdyby Pis był, to są jakby, proszę Państwa, to są jakby trzy możliwości. No pierwsze, że PiS będzie sam, będzie sam się bronił i będzie utrzymywał, że, ten, że te zapisy prawne po 2015 roku są konstytucyjne i trzeba ich bronić. Nie zyska żadnego poparcia ze strony Unii Europejskiej. Wygląda na to, że również i ze Stanów Zjednoczonych, przynajmniej na razie. I to jest może zdrowa sytuacja. I to jest zdrowa sytuacja. Bo może być druga drugi wariant, że PiS będzie robił teraz wszystko, żeby wciągnąć jakieś mocarstwo w sprawy wewnętrzne Polski, żeby jakieś mocarstwo go poparło. No oczywiście zarzucając, że Donald Tusk jest volksdeutschem i reprezentantem Niemiec, stronic Pruskim, no to teraz my wciągniemy jako PIS no, jakieś inne mocarstwo. To byłby bardzo zły wariant, ale jeszcze jest trzeci wariant, że będzie wygrywany przez jakieś mocarstwo, może nawet w sposób nie do końca świadomy, używany do destabilizowania sytuacji w Polsce. No, i proszę Państwa, to jest schemat, który się powtarza. No, znamy to dobrze z XVIII wieku, tak? To co ja tutaj będę Państwu opowiadał? Wygląda na to, że, że Stany Zjednoczone raczej nie są tym mocarstwem, które by się tutaj tym, tym zainteresowało, bo, proszę Państwa, no um, 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 chciałem przytoczyć może. Może wypowiedź. Żorżet Mosbacher, która, która się właśnie wypowiedziała na ten temat. No właśnie, tylko muszę ją znaleźć najpierw tą wypowiedź, bo tu przepraszam, ale. Ale to mi chwilę może, może zająć, ale to jest ważna wypowiedź to jest ważna wypowiedź więc muszę ją państwu muszę ją państwu jednak jednak przytoczyć hmm. Hmm. Tak, i już jesteśmy. Rząd PiS mm, miał na swoim koncie osiągnięcia, ale zmiany są czasem konieczne, a nowy rząd w Warszawie daje nadzieję na rozwiązanie problemów w relacjach z Unią Europejską i lepszą komunikację z administracją Joe Bidena. Czyli PiS był niezły, starał się, były pewne osiągnięcia, ale generalnie to ten rząd jest lepszy, bo będzie się lepiej komunikował z Unią Europejską i z administracją Bidena również. To Tak oceniła to Georgette Mosbacher, był ambasador USA w Polsce. E, Mosbacher wyznała, że jest e, e, zaniepokojona e, zamiarami Tuska dotyczącymi przyszłości inicjatywy Trójmorza, ale to może zostawmy e, i e, dodała, że nowy rząd może dla obecnej administracji w Waszyngtonie być łatwiejszym partnerem w rozmach ze względu na podobne wartości i zbliżoną ideologię wyznawaną przez obie ekipy rządzące. No i tu trzeba się zgodzić, zresztą mówiłem o tym już ile, 4 lata temu w 2020 roku, że to może być duży, duży problem i był i był. A przypominam, że mówi to przedstawicielka jednak Donalda Trumpa. No i co jeszcze mówi Żorżet Mosmaches? Zwraca uwagę na wypowiedzi Donalda Tuska dotyczące kontynuacji działań na rzecz wzmacniania obronności państwa i znaczenia NATO, co jej zdaniem zostało dobrze przyjęte w Waszyngtonie i daje nadzieję na dalsze zacieśnienie stosunków polsko-amerykańskich. No więc gdzie tu jest wstawianie się zapisem, który walczy o. o no, o demokrację, no o, o demokrację, czyli o ten porządek prawny ustanowiony po 2015 roku. No i tu trzeba, proszę Państwa, powiedzieć, że no w, właśnie, ale do tego jeszcze przejdziemy, że no jednak y, istniało to prawo, y, to prawo, y, no to prawo, ta Rada Mediów Narodowych i Donald Tusk poszedł do bank, poszedł do bank, no bo zamiast uznać to i zaczekać, może od 2025 roku, kiedy wybory wygra Szymon Hołownia albo Rafał Trzaskowski, wtedy ten obóz będzie miał swojego prezydenta i może zmienić tą ustawę, bo rozumiem, że teraz Andrzej Duda by ją odrzucił, no albo zaczekać, aż ta, ra, aż ta kadencja w tej Radzie Mediów Narodowych dobiegnie końca, a tymczasem po prostu użyto kodeksu spółek handlowych, czy czegoś zupełnie innego, uznając, że tamte zasady były Niekonstytucyjnej. No i to spowodowało, że mamy teraz dwa porządki prawne. No, ale te wypowiedzi, jak chociażby Żoryt Mossbacher, no, pokazują, że w Stanach Zjednoczonych jakoś wątpliwości nikt specjalnie co do tego nie ma. I pis jest sam, więc pis jest sam i raczej nie wygląda na to, żeby był w stanie kogoś tutaj. Zresztą, proszę Państwa, skoro. No, już nie chcę wchodzić tam w kwestie praworządności i tak dalej, ale też były ataki na TVN i tak dalej. No to nie, nie łudźmy się, że teraz Stany Zjednoczone będą jakoś po prostu bronić prawa i sprawiedliwości, bronić jego interpretacji prawnej. Co do tego chyba nie ma żadnych wątpliwości, chociaż widzę, że w PiSie wiele ludzi sami siebie postrzegają jako niemalże stronnictwo atlantyckie. No, ale to chyba gdzieś chyba USA z lat 80. XX wieku tych współczesnych. I to proszę Państwa, może nawet dobrze, bo to oznacza, że nie będzie tych, tej epoki saskiej gdzie tu mocarstwa różne będą rozgrywały poprzez tą wojnę polsko-polską jakieś swoje wartości. I to też jest swoje interesy. To jest też wielka przewaga koalicji obywatelskiej. Wydaje mi się, że ona jednak to poparcie mocarstw ma, a PiS go nie ma. Węgry obserwują, proszę Państwa, to też jest ciekawa sprawa. Moim zdaniem jest to z punktu widzenia Fideszu też niepokojące, dlatego że walczą tylko... Posłowie, oni tam dyżurują, nawet muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj wieczorem byłem, akurat miałem okazję przejeżdżać niedaleko tego miejsca, właśnie gdzie bronią się niedobitki z gdzie jeszcze tam są dyżury i to jeszcze w święta, gdzie odbyła się też specjalna wigilia dla dyżurujących posłów, byłych premierów, byłych wicepremierów, byłych ministrów, no, którzy teraz interweniują właśnie w tym budynku. Ich przeciwnicy twierdzą, że okupują. Odparli atak tych ochroniarzy w skórzanych kurtkach. To właściwie okazało się, że ich obecność tam była bezprzedmiotowa. Oni stali właściwie, no i co? I jak się pojawiał jakiś pracownik papu to nie przepuścił go były minister obrony Antoni Macierewicz, nie przepuszczali tych pracowników posłów EPIS. Tam ci ochroniarze właśnie nie wiadomo po co tam byli, bo nie mogli nic zrobić tym posłom ze względu na immunitet. Teraz nie wiem, czy nie powinna się tam pojawić, no już nie chcę żartować, bo, ale czy nie powinni się pojawić jakiś z czy kickboxerzy z koalicji obywatelskiej, ale posłowie, no bo wtedy rozumiem, że te immunitety by się znosiły, ta nietykalność byłaby wzajemna, nikt by się nie mógł dotknąć i pierwszy, kto by Dotknął tego partnera, czyż oponenta, właściwie tak trzeba byłoby mówić, no to wtedy te, ten immunitet automatycznie by się znosił. No ale brak, a po to też mamy parlament, i po to jest prawo i konstytucja, która to reguluje, no żeby nie przepychać się w tego typu instytucjach, chociaż może, nie wiem, może PAP przejdzie teraz na, 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 na zdalne zarządzanie. Ale jeszcze raz wracamy do Węgrów, bo oni to obserwują, jest to niepokojące z punktu widzenia Fideszu, dlatego. Tego, że walczą tam posłowie. Okazało się, że poszły naprawdę miliony, miliony pieniędzy w to, żeby zaangażować ludzi i ludzi to jakoś tak niespecjalnie interesuje. Niedaleko ulicy Brackiej w Warszawie, gdzie toczą się te walki, na razie przepychanki, powiedzmy, no walki, to może jest za dużo powiedziane, jest ulica Nowy Świat i tam są tłumy ludzi, w, które po prostu cieszą się świętami i jakoś, nie wiem, ja jestem zdziwiony tym, bo spodziewałem się, że tam powinien ktoś jakieś, widziałem trzy osoby z biało-czerwoną flagą, które stały dosłownie pod tym budynkiem, a spodziewałem się, że może będzie ktoś tam obok jakiś gotował ziemniaki, jakiś bigos, tam będą ci posłowie się zmieniać, wychodzić, do tych ludzi, którzy wspierają, nie ma czegoś takiego. No, i teraz Fides może sobie myśleć: no, jeżeli to tak wygląda, to, to no jak to będzie wyglądać na Węgrzech? Że, że zwykłych ludzi to jakoś niespecjalnie bierze, że to jest walka elit, tak jak na początku przynajmniej powstania polskie, że tam też był ten problem, który miała szlachta, żeby zaangażować w to zwykłych ludzi. Do czasów chyba powstania listopadowego się to nie udawało. Niektórzy twierdzą, że nawet do czasów powstania styczniowego. E, I to wydaje mi się, że jest tutaj takim zjawiskiem e, no, interesującym. Przy okazji muszę Państwu powiedzieć, że śmieszy mnie ta cała reiterada w, w szeregach PiSu. No bo jeżeli ktoś teraz ustępuje, koleżanko, kolego, no to miałeś 8 lat na to, jeżeli coś ci nie pasowało, to trzeba było powiedzieć ustąpić wtedy. A teraz, jak już przychodzi do. Ostrej, takiej politycznej walki, to teraz wymienkać, no to moim zdaniem, no, ja nie wiem, jeżeli już, jeżeli już iść, to już iść na całość. No ja nie wiem. No. To był czas na to, żeby ewentualnie wyrazić jakieś swoje wątpliwości i tak dalej, ale wtedy to było lekko, to było łatwo. A teraz jak się zrobiło trudno, no to wymiękamy. No nie wiem. To dla mnie przyznam szczerze, że, że, jest, że, jest, że, jest, że jest to dziwna. Że jest to dziwna, e, dziwna sprawa. E, no właśnie, proszę Państwa, więc, jeszcze jeden paradoks a propos tej całej sytuacji, że wszyscy walczą o telewizję e, no i okazuje się, że ten, kto ma telewizję, to przegrywa wybory. No tak to jest. No, Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska też miała telewizję i w 2015 roku przegrała wybory. Teraz PiS walczy o tą telewizję, bo wydaje się, że będzie miał wpływ na rzeczywistość, ale prawda, coraz większy wpływ ma Internet. YouTube, innego rodzaju aplikacje czy media społecznościowe, które PiS miał bardzo mocne w 2015 roku, potem w ogóle ich nie miał. Dlaczego, o co tu chodzi? No, może po prostu ja też mówiłem, że, że dlaczego ta walka? No, walka jest dlatego, że tam jest po prostu dużo pieniędzy. To jest 3 miliardy i tam też można obsadzić swoich ludzi. No, na tym też polega polityka. O to idzie ta walka, bo wpływ w telewizji, to moim zdaniem, jest przeceniany. Zdecydowanie i właściwie wygląda na to, że to ta telewizja nie przesądza o tych wyborach. Nie. Ludzi, którzy rzeczywiście są zainteresowani polityką, może z 10-20%, a cała reszta no, niekoniecznie znajduje się pod wpływem tych wszystkich mediów, komentarzy i tak dalej. No i teraz proszę Państwa, Donald Tusk. Donald Tusk który moim zdaniem poszedł Wa Bank. Jest dzisiaj wielu polityków, którzy w, tego, w tym czasie caj ten będę poszli wabank. Bank. Nie chcę może wymieniać ich nazwy, żeby tutaj nie było, że porównuję. Donalda Tuska do, do jakichś dyktatorów, i tak dalej. Ale Donald Tusk troszkę takim chińskim zwyczajem zasygnalizował, czy wrzucił kierunkowskaz z w lewo, a skręcił w prawo. No, czy mówił dużo o pojednaniu, na coś źle reagował ten tłum w czasie Marszu Miliona Serskie, mówił, że musimy doprowadzić do pojednania. No sam się z tego śmiałem, no, a po czym on jakby uśpił tutaj czujność, jak przyczajony, taki tygrys poszedł na ostro. Powiedział, że będzie pojednanie, a zrobił coś zupełnie. Innego, no zagrał w bank, no zaczął po prostu na mocy uchwały przeprowadzać zmiany, czyli uznał, że wszystko to, co było po 2015 roku, było niekonstytucyjne i właściwie możemy przeprowadzić uchwałę, nawet nie ustawę, bo to będzie odrzucał prezydent i na tej mocy będziemy sobie wprowadzać zmiany. No. Proszę Państwa, do, do, tak jak już mówiłem, z tą Radą Mediów Narodowych można było poczekać na wygaśnięcie jej kadencji do 2028 roku albo na wybory prezydenckie do 2025, a tu po, po, poszło na ostro. I teraz moim zdaniem no, albo się to uda w jakiś sposób, albo będzie totalny chaos. Ja zakładam, że może założenie jest takie, że Donald Tusk myśli: no dobra, no to do przez rok czy półtora po prostu spuścimy Mantopisowi takie naprawdę ostre no teraz to już nawet nie wiem, czy to no tak, no ostre polityczne, polityczne, to teraz zaznaczam, że polityczne, żeby tu nie było żadnych domysłów, spuścimy ostre manto, a potem będzie znowu demokracja i tak nie, nie będzie to nieliberalna, żeby miała być nieliberalna demokracja Jarosława Kaczyńskiego, a teraz wygląda na to, że zmierzamy w stronę nieliberalnej demokracji w Donalda Tuska. Czy to nie będzie nieliberalna demokracja w stylu tam tureckim czy węgierskim, tylko w stylu europejskim, że ona będzie popierana przez Unię Europejską, ona będzie euroentuzjastyczna, ale też będzie nieliberalna, no bo będzie można sobie uchwałami, tak wszystko, wszystko zmieniać. No I to jest dobra, No jeżeli to się uda, to się uda, ale jak się nie uda, to będzie totalny chaos, to będzie totalny chaos. A moim zdaniem jest już kilka takich sygnałów niepokojących, bo na początku wydawało się, że jakby tutaj Donald Tusk rzeczywiście zaskoczył, że wykorzystał te dwa miesiące, że ma pewien plan i że Bartłomiej Sienkiewicz, nazywany pułkownikiem, też ma pewien plan i bardzo szybko nastąpił Blitzkrieg, czyli odbicie polskiego radia i telewizji polskiej, czy budynku na Woronicza, bo zdaje się, że TVP Info jeszcze się broni na placów powstańców śląskich w Warszawie. Ale PAP i TVP Info trwają, trwa jeszcze, broni się strona internetowa TVP Info. I tutaj no spektakularna jednak przegrana bitwa, no przegrana tych ochroniarzy w skórzanych kurtkach, którzy się wycofali no w wyniku uporu Antoniego Macierewicza, który nie wpuszczał pracowników do tych, zdaje się, że tego działu informatycznego do budynku, no wycofali się ci ochroniarze, czyli tutaj porażka, proszę Państwa, wydawało się, że to jest takie przemyślane, a jednak... Okazało się, że, 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 to, że to jest porażka. No i, Państwa, co jeszcze jest niepokojące, tak sobie pomyślałem, to to, że w grają dzisiaj ci, cała ekipa Donalda Tuska, i grają ci, którzy mówili, sami mówili, że to Państwu się do niczego nie nadaje, że to jest kamieni kupa, a jednak postanowili zagrać i to w takim momencie, kiedy mamy, proszę Państwa, no, my, kiedy mamy... Migrantów napierających od południa i od wschodu, kiedy mamy reformy w Unii Europejskiej, kiedy mamy niepewną sytuację w Stanach Zjednoczonych, których wysiłek i tak jest um, rozszczepiony, rozdrobniony na wiele konfliktów dzisiaj na świecie, na co najmniej dwa: e, Ukraina i Bliski Wschód. No i kiedy mamy niepewną sytuację na polach bitewnych Ukrainy. I gramy w bank, i gramy w bank, proszę Państwa, i grają też w tej ekipie są ludzie, którzy uważają, że to Państwo się do niczego nie nadaje. No. No to, no to proszę Państwa, to się nie nadaje na program satyryczny w, w stylu Witolda Gąbrowicza czy Stanisława Barei. No ale okej, okay, zobaczymy. I co ma nas uratować? Co ma nas uratować? I proszę państwa, no tutaj uważam, że idiokracja. idiokracja przychodzi do Polski w najgorszym możliwym momencie, bo właśnie teraz, i tu zwracam się naprawdę do ludzi, którzy jakby. No, konstruują tą, tą karierę polityczną Szymona Hołowni. To były bardzo dobre posunięcia do tej pory. Wszystko było naprawdę bardzo dobrze przemyślane. No ale teraz uważam, ja rozumiem, że to jest pozyskiwanie nowego elektoratu, że to jest zainteresowanie polityką no, nowego pokolenia, nowych wyborców. A co, no, chyba wydaje mi się, że teraz to, co powinniśmy zrobić, to się maksymalnie skoncentrować. I no i może nawet. No nie wiem, no może tu są jakby pewne elementy, takie powiedziałbym, taoistyczne czy wschodnie, ale po prostu dać ludziom igrzyska, dać ludziom się bawić, ale nie polityką, ale może właśnie uwolnić ich od polityki, bo, bo będą bardzo trudne decyzje. A co my mamy teraz w Sejmie, proszę Państwa? No Mamy masy zainteresowane polityką, ale ta polityka zaczyna ulegać procesowi fame, memo, ememeizacji te, to jest jakaś kombinacja ostatniego zajazdu na Litwie z, z, z konferencją przed Fejm MMA. No i właściwie z, co to ma być? No to ma być jakiś pato-stream z, z obrad Sejmu. no Tutaj oczywiście są jakieś argumenty w Excelu, że pojawiło się, że pojawiło się zupełnie nowe pokolenie, że to są nowe zasięgi. No ale. no ale. no litości. Co to, co, to, co to da? No, że będą się interesować polityką, no ale jaką polityką? Jaką polityką będą się interesować? No gaśnicami Brauna, memami z konferencjami jak z Fame MMA. Jaka będzie korzyść z tego zainteresowania? Jaką wartość to tworzy? No rozumiem, że silniejsza legitymizacja tego systemu, większe utożsamianie się, ok, no ale poza tym, no to, to już jest idiokracja. No, już lepiej, żeby się nie interesowali, moim zdaniem, niż mają się interesować w ten system w ten sposób, bo no, moim zdaniem idzie to już trochę, trochę za daleko, no to nie są proszę Państwa, to naprawdę uważam, że nie są teraz czasy na to, żeby, żeby tworzyć jakieś podcasty, żeby najważniejszą rzeczą w Sejmie było to, że tam nie ma barierek, że, że właśnie będzie podcast, że to będzie teraz jakby dostępne dla wszystkich, przecież i tak było, można było oglądać obrady Sejmu na stronie internetowej Sejmu RP, no a tak to się zrobił z tego jeden wielki Pato Stream. No raz, że to odbiera powagę, dwa, że to chyba nie spełnia swojej funkcji, no bo jakby gaśnica prawna, to uważam, że jest dopiero początek. No to w ogóle nie jest żadna kara dla niego. Gdzieś tam odebranie kilku. Nie to, żebym żeby, no nie wiem, nie chcę już wchodzić w tą sprawę, ale. Ale od razu zebrano przecież tam chyba wielu, co, najmniej co, co najmniej równokrotność tego co, co stracił może nawet więcej więc, więc tych, tych pato, tego pato streamu będzie więcej no ale w tych czasach naprawdę chyba nie możemy sobie na to pozwolić. No i moim zdaniem w tym kierunku, tutaj przechodzę do trzeciego elementu, no to było to spotkanie Marszałka Sejmu z, z migrantami, no to już progresowało no też moim zdaniem, no dobra, z punktu widzenia kampanii prezydenckiej, która, którą rozpoczął Marszałek Hołownia, no to może i okej, okay, no to jest fajne, ale to naprawdę nie jest show telewizyjny, bo to wywołało wielki zamęt moim zdaniem. I znowu, czy Polacy muszą, czy ktoś tutaj musi robić wojnę hybrydową, czy sobie sami ją zrobimy, bo Marszałek Kosiak-Kamysz dziękuję e, strażnikom, a jednocześnie w Sejmie dochodzi do spotkania z migrantami, którzy Trzykrotnie doświadczyli pushbacku. Moim zdaniem to jest straszna sprawa. Proszę Państwa, to jest straszna sprawa. Wyobraźcie sobie, że jesteście w zimnie na granicy między Białorusią a Polską i wypychają Was z jednej z drugiej strony. I, ja, i to to trzeba chcę podkreślić, oni są legalnie w Polsce, mają legalny status i to jest wielkie szczęście w życiu, jakie mają. I to widać z tego zdjęcia, że to są strasznie szczęśliwi ludzie, bo to się mogło dużo gorzej skończyć. I to bardzo dobrze, że to się tak witamy w Polsce i się cieszymy z tego. tak? Tylko z drugiej strony zamieszczenie Takiego zdjęcia no wywołuje no, zamęt, bo my cały czas nie wiemy, czy nie ma konsensusu społecznego co do tego, co my chcemy osiągnąć. My cały czas nie wiemy, jak to ma wyglądać. E, I to budzi wielki, wielki zamęt, e, moim zdaniem. No, ja rozumiem, że z jednej strony, i tu pytanie do Państwa, czy jak Wy uważacie, może mnie przekonacie, bo ja już teraz sam wygłosiłem jakby swoją opinię, ale uważam, że to było. Trochę na wyrost, ale może tak, może było słusznym odruchem serca okazanym, poniżanym i wcześniej wypychanym. To jest odpowiedź A. B, i tutaj, no dobra, kpinąc żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy postępując na granicy prawa, chociaż zdaje się, że w Polsce mają to prawo, e, powstrzymywać napływ tych imigrantów do Polski, do Unii Europejskiej, stosując te pushbacki. Właśnie za Państwo, że. No macie tą niewdzięczną pracę, jeżeli tych pushbacków dokonujecie ja za jakiś czas, ci ludzie, no dobra, fajnie, że oni dostali, ja się cieszę, że oni dostali ten, ten prawo do swojego pobytu, no ale trochę jakby morale spadają, ta praca przestaje mieć sens, tak, no, C to jest nieświadome działanie hybrydowe wprowadzające zamieszanie co do tego, jak to w Polsce z tą migracją jest i jaki jest stosunek w ogóle państwa RP do wydarzeń na granicy, no jeden, no, tutaj sam bym się skrytykował, bo, bo, bo proszę, no to jest wszystko zgodnie z prawem. No może właśnie marszałek, jeden, jeden, jeden wicepremier, czy znaczy wicepremier z trzeciej drogi składa życzenia strażnikom, mówi, wykonujecie good job, a marszałek w tym samym czasie no, fetuje Boże Narodzenie, czy też dzieli się opłatkiem z tymi, którzy legalnie są w Polsce. Okej. Okay. No bo są legalnie, tak? Może chcę pokazać, że ale moim zdaniem to trochę jest niedelikatne. To jest za mocny ruch trochę. Mam że to nie jest show telewizyjny, no ale dobra. D spontanicznym i może nieprzemyślanym, ale chrześcijańskim z ducha, i teraz zmuszającym do refleksji do tego, co Polska i władzy chcą zrobić i osiągnąć. Taki był, taki. Tak można zinterpretować to, to zdjęcie na Hołowni, to spotkanie. E działaniem politycznym obliczonym na emocje, polaryzację i rozgłos. Żadne z powyższych, inne jakiej nie ma sensu. No, proszę Państwa, więc troszkę moim zdaniem za mocno. Chociaż jeszcze raz podkreślam, czy ludzie są legalnie ale no, mam wrażenie, że za mocny to był ruch, no, chyba niepotrzebny, chyba Polska na to nie jest gotowa, nie ma konsensusu do tego, trzeba by postępować w tej sprawie delikatniej niż po prostu robić z tego wielki zasięgowy szoł. No, tu raczej bym, no, sam odpowiedziałem sobie na to pytanie, z reguły tego nie robię, dając tą możliwość odpowiedzi państwu, no, ale jestem ciekaw waszej opinii tak czy inaczej. No i teraz na pewno, proszę Państwa, humanitarna i jednocześnie bardzo odważna inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich pana Marcina Wiącka, którego to PiS poparł na to stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w 2024 roku i profesor Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich RP chce likwidacji przepisów pozwalających na pushbacki, czyli wycofywanie za granicę właśnie RP migrantów i uchodźców, którzy nielegalnie ją przekroczyli. Czyli tak jak na przykład teraz ci ludzie, Ludzie, którzy tam się znaleźli w Sejmie, mieli, niektórzy zaliczyli trzy pushbacki. To teraz jakby nie zaliczyliby już żadnego, bo jeżeli by się znaleźli na w granicy państwa polskiego i Unii Europejskiej, no to już, to już tutaj, gdyby ta inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich zakończyła się sukcesem, to już nie można byłoby ich wypchnąć w stronę Białorusinów. No i proszę Państwa, to może oznaczać rewolucję na granicy. I tu jest pięć pytań. Może jeszcze inne powinienem zadać. Tu jestem ciekaw, jak Państwo uważacie? Czy Państwa zdaniem Polska jest w ogóle na to przygotowana? Bo ja jestem przekonany, że opinia publiczna, jak gdzieś tam zamieściłem na eks te pytania i w ogóle też pytałem o to zdjęcie Szymona Hołowni, to nie wiem, no oczywiście tam część ludzi to jest jakiś tam Dariusz1242, 154 jakieś to są takie konta, ale mam nadzieję, że społeczeństwo jest po prostu strasznie niechętne i nie ma akceptacji dla tego typu działań. E, pierwsze pytanie. E, teraz drugie, czy mamy, moim zdaniem to jest najważniejsze pytanie, ale dobra, no, to są same ważne pytania, czy mamy konkretny pomysł na to, co zrobimy z tymi przybyłymi z globalnego południa migrantami uchodźcami. Oni wejdą na to terytorium Polski Unii Europejskiej i co dalej? I co dalej? No, bo dobra, no pushbacki to jest straszna sprawa. Proszę Państwa. Ci ludzie umierający tam w tej strefie, to jest naprawdę potworne, tak? To jest potworne, że to się działo, tylko, tylko ja bym oczekiwał jakiegoś pakietu działań, że ktoś powie, nie robimy tego, ale robimy to. No ale ja tu nic takiego nie słyszę, bo to jest cały czas ten spór w Polsce o to, o to kto jest dobrym, a kto jest złym człowiekiem. To, moim zdaniem, nie o to chodzi. No i teraz trzecie, czy to oznacza tak naprawdę, proszę Państwa, koniec tych bestialskich scen, które rozgrywały się tam w puszczy między granicą, w której umierali często nieświadomi ludzie. Czy to się dalej będzie działo, tylko jeszcze na większą skalę teraz, bo ta liczba tych migrantów wzrośnie i teraz, no co, i wszystkich przyjmiemy? No bo jeżeli wszystkich przyjmiemy, to okej. Okay. No ja rozumiem, że wtedy ten mur w ogóle pada pushbacków nie ma, no to w ogóle jak się wszyscy tam dowiedzą jeszcze w tym, na tym globalnym południu, proszę Państwa, spójrzcie na mapę, to jest eksplozja demograficzna, w tych krajach globalnego południa tam ludzie zrobią wszystko, żeby się przedostać do Europy, czy a może nie wszystko, no ale bardzo dużo i teraz, jeżeli się okaże, że pójdzie taka fama i jeszcze niektórzy będą to specjalnie podsyzać, to tych ludzi znajdzie się tutaj więcej teraz wszystkich przyjmiemy, wszystkich przepuścimy, czy nie wszystkich przepuścimy i wtedy znowu będzie problem z tym, z tymi strasznymi rzeczami, które się dzieją między granicą polską, białoruską, tylko z tego powodu, że ze powodu efektu skali, że wzrośnie liczba tych ludzi. Chyba, że wszystkich przyjmiemy albo już w ogóle całkowicie otworzymy tą granicę. I teraz to jest ważne, czy Unia Europejska jest gotowa? Pytanie czwarte, czy Unia Europejska jest gotowa? Czy ona nas wesprze? No bo ja mam wątpliwości co do tego. My dopiero zaczynamy mówić o jakimś systemie migracyjnym w Europie, teraz dopiero go przyjęto. I Europa ma już problem w kilku innych miejscach. Italia, Grecja, Hiszpania. I no, i ja rozumiem, że jeżeli my tutaj tych ludzi wpuszczamy w granice Europy, potem oni będą według tego systemu europejskiego rozlokowywani po różnych miejscach, to to już gdzieś tam wyjdzie z gestii państwa polskiego, które działało trochę. W taki prosty sposób, że po prostu nie przypuszcza albo wypycha. No i to teraz yy, będą dyskusje już na forum europejskim. To jest rzeczywiście no, problem europejski, tak? Ale czy my jesteśmy gotowi jako Unia Europejska? Teraz zadam to pytanie na to. I mam tu poważne wątpliwości. No i teraz czy w Moskwie i mińsku, no, też w Mińsku pewnie na 5 dni przed nowym rokiem, czy na cztery dni przed nowym rokiem nie strzelają korki od Szampana. No, bo poszerza się przestrzeń do destabilizacji granicy Polski i Unii Europejskiej, proszę Państwa. No, no, jeżeli ci ludzie będą przekraczać granicę i nie będą wypychani, to można ich do Mińska podwieźć więcej, tak jak zresztą to było w tym filmie: Zielona Granica i można ich dostarczyć na, 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 do tej puszczy i przepychać. No i. I problem może być teraz tak, co będzie problemem? No, problemem będzie to, że ludzie zareagują bardzo źle w Polsce opinia publiczna. To już, jest, to, już jest, to już jest chaos. Może się w tym wszystkim pogubić Unia Europejska może to być już tak duża skala, że to będzie po prostu naprawdę dużo większy problem. No, ja się tego bardzo obawiam, proszę państwa. No, dotychczas to był taki system. Że tu mieliśmy mur i te pushbacki, i tak dalej. No, z drugiej strony, to co nam e, krytykują nas ci zachodni partnerzy, że to był Duńczyk i Kwintok, czy zorganizowali. No, w ogóle, no niesamowity biznes, bo 5 tysięcy dolarów czy euro, zresztą niektórzy zapłacili, w ogóle tych wiz nie dostali, ale ludzie sobie spokojnie przyjeżdżali na Okęcie, to było bardzo humanitarne. Przejeżdżali specjalnymi, nie wiem, autokarami czy w cywilizowanych warunkach do Niemiec. Ja się w pewnym momencie wszyscy zorientowali, że tutaj niby wielka walka na granicy, a tu po prostu ludzie sobie przez Polskę wjeżdżają. No, eee, no tak, ale. Hmm. No, ale widzę tutaj, widzę tutaj sporo, sporo zagrożeń. Proszę Państwa, tak czy inaczej, pytanie teraz pojawia się: jak szybko uspokoi się sytuacja w Polsce? Czy będziemy mieli okres dwu władzy i zaciekłej rywalizacji, czy tam skończy się na jakichś postpolitycznych opowieściach i takim graniu na gitarach, i jak to w Polsce wszystko będzie mało, mało poważne? No ale jeżeli się nie rozejdzie ta sprawa po kościach, bo tak niektórym się może wydawać, że w rok czy w półtora zrobią z tym porządek, ale potem się może okazać, że to będzie na kilka, na kilka kadencji, może nawet jeszcze, no to będziemy mieli, nie wiem, no jakąś nieliberalną demokrację, ja uważam. No bo to, to, to nie jest liberalna demokracja, no jeżeli obie strony się uważają za uzurpatorów. To moim zdaniem no to już nawet nie można tego nazwać demokracją z polską specyfiką, tylko to jest jakaś nieliberalna demokracja i albo to będzie nieliberalna demokracja w stylu węgierskim, gdzieś tam czy podobna do węgierskiego, bo jednak ona. No, wiele, wiele było tutaj różnic, no, albo będzie to proeuropejska demokracja nieliberalna. No, nie wiem, no, nie nastraja mnie to optymistycznie. I jako spadkobiercy Witolda Gombrowicza, Bruna Szulca i Stanisława Berei, no, jest mi trudno, trudno to komentować w sposób taki kabaretowy. No, tutaj jestem też ciekaw, jakby Państwa opinii. Jakich komentarzy wy chcecie wysłuchiwać, zwłaszcza wspierających, i czy wam to odpowiada, że ja będę sobie tutaj czasami próbował, próbował to obracać w żart. Ale teraz proszę Państwa, coś przyjemniejszego. W ramach tego, tego komentarza refleksyjnego dla ludzi o mocnych nerwach, bo postudiowałem trochę, poczytałem trochę o polskich kolendach, i wydaje się, że to pokazuje, jakim ciekawym krajem była Polska i właściwie nadal jest, bo skąd się te kolendy brały? No to były trzy główne, jakby źródła. I postanowiłem opowiedzieć Państwu o trzech kolendach. No pierwsze to jest Bóg się rodzi, moc truchleje. No chyba wszyscy znamy, ale nie będę śpiewał. Bóg się rodzi, moc truchleje. E, no, znamy to wszyscy, tak? E, znamy wszyscy tą piękną kolendę. Tekst pieśni powstał w Dubiecku nad Sanem. E, to jest nie, nie na Podkarpaciu, w dzisiejszym, na zamówienie Izabeli z Czartoryskich. Czartoryscy, no to. Ja zakładam, że to jest taki ród litewski, biorący początek z tego ludu, lo, rodu kniaziowego, ale no, rezydujący też i na Wołyniu, na Ukrainie, no i mający też te korzenie ruskie. No ale dobrze, czartoryscy, Izabela z czartoryskich Lubomirska, no Lubomirscy to, są już, to już są z korony, i to jest kolenda, która wraz z innymi utworami, które składały się na pieśni nabożne, zabrzmiała po raz pierwszy, proszę Państwa, już w upadającej Rzeczpospolitej w 1792 roku, w Starym Kościele Farnym w Białym Stoku. To, wówczas, tu jest ciekawa historia z tym Starym Kościołem Farnym w Białym Stoku, bo władze carskie nie zezwoliły na budowę nowego kościoła, więc połączono ten stary Kościół Farny z nowym. Kościołem, wybudowanym pod koniec XIX wieku w Białym Stoku. No to mieszkańcy Podlasia doskonale znają tę historię i ta, i ta kolenda Bóg się Rodzi Moc truchleje po raz pierwszy zabrzmiała właśnie w tym, w tym kościele w 1792 roku. I to jest jakby, jakby pierwszy element, że to były pieśni, które były pisane po prostu na zamówienie arystokracji czy władców i, i tak powstała jedna to jest jakby jeden nurt tych polskich kolęd. Drugi no to na przykład to, są, to jest po prostu nurt ludowy w XIX wieku i to był ksiądz zapomniałem, ksiądz Mochnacki zdaje się, który w Krakowie zbierał te, te, te pieśni i tu pieśń Oj maluśki, maluśki pewnie Państwa też, no wszystkim nam znana to kolenda z kolei też nieznanego autorstwa Zachowana i odnaleziona w xviii wiecznych rękopisach klasztorów franciszkanek w, w Krakowie z kolei, no i ten, ten tekst zawiera elementy takie typowe dla dialektu małopolskiego, no w szczególności dla gwary podkalajskiej. No wybaczcie Państwo, ale po góralsku śpiewać nie będę, no ale może spróbuję zacytować, chociaż akurat tym dialektem nie mówię. Oj maluszki, maluszki, jako rękawiczka, a bolites jakoby, jakoby kawałeczek smyczka. Cynie lepiej tobie by, tobie, by siedzieć było w niebie, Wszak twój tatuś kochany, kochany nie wyganiał ciebie. Tam w ciurnasa wygoda, wygoda, a to be, beda, bieda w sędzie. Taci teraz do kuca, do kuca ta i potem będzie. No właśnie, no to to taki rzeczywiście góralski język, troszkę góralski dialekt. No, i to jest ten element, ten nurt ludowy, ale też są adaptacje, prawda, czy kawery, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i takie pieśni, które przyszły z zagranicy. Na przykład taką pieśnią jest piękna. Ja bardzo lubię tą kolędę: cicha noc, piękna noc. Cicha już noc. I to jest stylenacht, Nacht, proszę państwa, która została po raz pierwszy wykonana w 1818 roku w austriackim Oberndorf. Bein Salzburg, autorem słów był Józef Mor, a melodię ułożył Franz Xaver Gruber. I tam, w, właśnie w tym obel Dorschbein Salzburg, istnieje w nacht kapelę, takie właśnie kapliczka, gdzie została po raz pierwszy zaśpiewana ta, ta kolenda. Więc mamy jakby tutaj trzy elementy, i to pokazuje. No jakim ciekawym krajem była Rzeczpospolita, e, proszę Państwa, i ten region w ogóle świata, gdzie tutaj mieszały się te wpływy e, i gdzie te kolędy też powstawały jakby na trzy sposoby, no to, to były te, te gdzieś tam pisane na zamówienie właśnie dla arystokracji, te, o, te ludowe nieznanego autorstwa odnajdywane przez, e, przez no, głównie księży czy którzy się tym interesowali, ale także te, które są elementem w ogóle tego dziedzictwa europejskiego, jak właśnie pieśń Stille Nacht, czyli Cicha, cicha Noc. No i proszę Państwa, teraz przychodzimy na, na ta, do, ta, do już polityki światowej. Kończy się powoli ta część refleksyjna. Tajwan, proszę Państwa, Tajwan. I światowe media obiegła informacja, że Xi Jinping zapowiedział, że będzie chciał doprowadzić do zjednoczenia kontynentu z Wyspą i to powiedział wprost podobno na spotkaniu w San Francisco z Joe Bidenem. Priorytetem, co pomija, się widzę w polskich mediach, nadal pozostaje zjednoczenie pokojowe, natomiast miał to powiedzieć wprost i to by sugerowało, że no to była taka postawa ofensywna. Ja nie wiem czy no właśnie skąd media miałyby wiedzieć, że to tak rzeczywiście było, no ale jeżeli media uruchomiły ten temat, to się rzeczywiście już dzieje, bo wszyscy zaczynają o tym dyskutować, więc to się też nie dzieje bez powodu. No pytanie dlaczego teraz? Dlaczego po kilku tygodniach jakby ta sprawa wyszła, a nie zaraz po albo jeszcze w trakcie tych rozmów, czy tego spotkania, czy tego szczytu APEC, na którym byli obaj przywódcy. No to jest, to jest ciekawe pytanie, proszę Państwa, bo to jakby było, no, takie powiedziałbym, że przygotowanie przygotowanie, no Gruntu albo sprawdzanie gruntu pod przejście na Indo-Pacyfik. Nie wiem. No w każdym razie temat zaczął być szeroko dyskutowany. Szeroko dyskutowany, zaczęły być spekulacje czynione publicznie, kiedy Chiny. Kontynentalne mogłyby zaatakować wyspę? Czy to już jest w ciągu znowu wojskowi? Zaczęli się wypowiadać eksperci od spraw wojskowości, że może w ciągu dwóch lat, może w ciągu trzech, może w 2007, a może w 2008, ale w każdym razie ta perspektywa jest już bardzo, bardzo, bardzo bliska. No, osobiście, gdyby to rzeczywiście tak przebiegało to spotkanie, no to ja bym uznał, że. Si chciał w jakiś sposób wywrzeć presję na Joe Bidenie i pokazać, że my i tak o tym myślimy. My tej myśli, e, z tej myśli nie zrezygnowaliśmy, z, w ogóle z tego zjednoczenia. I tam zresztą media relacjonują to w taki sposób, że było to wywieranie presji, które miało być, ja, które miało do jasnej deklaracji Amerykanów, że oni sprzeciwiają się jakby. One China Policy e, e, znaczy, kwestionowali One China Policy, że to miała być mocniejsza jakaś deklaracja. No, przed Amerykanie de facto i tak się temu sprzeciwiają na gruncie prawa, tak, ale to miało jakoś wybrzmieć mocniej. E, no e, z drugiej strony, <ślaś marginalized> jeżeli w, w ten sposób, no, jakby si hmm, odbija piłeczkę, że to niby jakby i on miałby znaleźć się pod presją, a tu okazuje się, że on. Sam tą presję wytwarza i tą presję narzuca Joe Bidenowi. No ale to jest taka gra nerwów i trudno to komentować, no bo są to spekulacje, spekulacje medialne. Jeszcze raz tylko powtórzę to pytanie, czemu teraz one powróciły i czemu wywołały tą lawinę spekulacji, właśnie kiedy Chiny mogą to zrobić, czy, czy w ogóle. No właśnie. No i to jest moim zdaniem jednak. Niepokojące z polskiego punktu widzenia sygnał to chcę powiedzieć wprost no, raz że wydaje się, że to może być, może być nie twierdzę, że jest szykowanie gruntu pod przejście na indo Pacyfik i mam wrażenie, że opinia publiczna w Polsce bardzo szybko to podchwytuje. No po pierwsze Chiny to związek radziecki w naszym rozumieniu, po drugie nie cytuje się całej wypowiedzi, on przecież on tam mówi, że to jednak priorytetem pozostaje pokojowe, ale jakby co to nie ma problemu że będziemy po prostu siłowo to robić, ale to jakby potwierdza, potwierdza no takie polskie wrażenie, że to po prostu wariat siłowy jest już czymś oczywistym, jest to kwestia czasu, a Chiny są związkiem radzieckim, no i po trzecie, to jakby czekają, czy czek, mam wrażenie, że w Polsce czeka się na potwierdzenie tej tezy i chyba na tą wojnę, która ma tam wy, wybuchnąć. No ale gdyby ona wybuchnęła, to uważam, że byłoby to bardzo groźne i niebezpieczne z punktu widzenia Polski. E, I lepiej, żeby tak się nie stało. A zwłaszcza teraz, jak już walczymy o, o te budynki, o te media publiczne i mamy, i mamy tą dwuwładzę, mamy troszkę batostreamy w, w Sejmie RP i mamy rozluźnienia. Jakieś takie, też tej granicy, i takie no, decyzje, moim zdaniem, odwrotne od tych, które powinny zapadać. E, no, dlaczego uważam, że to byłoby niebezpieczne? Dlatego, że Ukraina mogłaby pozostać sama, e, a siły amerykańskie, które już dzisiaj mają problem z udzieleniem wsparcia Ukrainie i Izraelowi, chociaż mam wrażenie, że Izrael to raczej tego wsparcia nie potrzebuje raczej on to sprawia pewien problem. Bo poprzez to, że po prostu realizując swoją politykę i nie oglądając się na USA, no to, no to tworzy pewne problemy, takie jak może Czerwone, gdzie tam Huti sponsorowani przez Iran zaczęli atakować. No ale dobra, Izrael swojej polityki nie zmieni, to już wiemy, będzie realizował to, co uważa za słuszne. E, em, Amerykanie będą w, musieli wspierać Izrael w jakiś sposób. E, no to już to wsparcie jest dzielone na dwa. No i teraz, jeżeli wyjdzie do tego indo Pacyfik. To no właśnie, no nie twierdzę, że Ukraina zostanie pozostawiona samemu sobie, ale, ale wydaje mi się, że nie będzie priorytetem. No nie będzie priorytetem. I to będzie już niebezpieczne z punktu widzenia Polski, bo no właśnie, no bo, bo za chwilę może się w takim układzie zmienić ta delikatna sytuacja ten, 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 ten układ regionalny. No, i co wtedy? No, i tutaj było spotkanie ambasadora RP Jakuba Kumocha z nadania prezydenta Dudy. To jest istotne, żeby o tym wspomnieć, w kontekście tej wojny polsko-polskiej, kto jest czym nominatem. Wybaczcie państwo, no ale, 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 no ale jednak. No, i to było ciekawe, bo on rozmawiał z szefem działu zagranicznego KPH w ostatnim tygodniu i podobno była to ciekawa. No uważam, że musiała być ciekawa. Rozmowa w obecnej sytuacji międzynarodowej, tego typu spotkania i tego typu rozmowy muszą być ciekawe, ale też było co ciekawe, to rozmowa długa i mam nadzieję, że o tym rozmawiali, bo z punktu widzenia Polski, no to wybuch jakiegoś konfliktu tam i wiązanie tych sił amerykańskich w tamtym regionie, no byłoby niekorzystne. No i teraz zadam Państwu kolejne pytanie: Czy jesteśmy na to gotowi? gdyby coś takiego się zaczęło realizować i taki scenariusz, który zaczyna być gdzieś medialnie dyskutowany, a który my w, w, też zaczynamy o tym dyskutować w Polsce, nie przetaczając tylko część wypowiedzi. No ja uważam, że jeszcze nie jesteśmy, czy moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby ten o, o moment odwrócić trochę w czasie. Może to akurat tak się sprawi, że ten czas wykorzystamy już nie na wojny sami. No może się uda, no może się uda jakoś może się uda przygotować na to no bo teraz uważam że gdyby to było to no nie jesteśmy gotowi no bo mamy tu do wyjaśnienia wewnątrz pewne sprawy które są niewyjaśnione mamy galopującą ideokrację i mamy jakieś dziwne decyzje które są które zapadają chociażby zamiast z koncentracji mam wrażenie że jest dekoncentracja i no prawda no nie że jeżeli dostaniemy ten rok czy dwa to, to te jakby trzy elementy się pogłębią, czyli dojdzie do jeszcze większej polaryzacji, eskalacji wojny polsko-polskiej i nie wykorzystamy tego czasu, tylko wykorzystamy go na jeszcze większą eskalację. To po pierwsze, po drugie, wykorzystamy ten czas na jeszcze większą idiokrację, że to już polityka będzie jakimiś memami, jakimiś performance'ami właśnie, że wszyscy będą się tam w ogóle psikać tymi gaśnicami, to będzie to już będzie w ogóle. No, za interesu, zasięgi będą po prostu. przebijem prze, będzie fame, MMM, fame memorizacja i ze zasięgi przebiją fame, fame, MMA, no ale chyba w obecnej sytuacji to, to nie jest to, czego potrzebujemy. No i będzie cała seria takich dziwnych z punktu widzenia opinii publicznej decyzji. Może one nie są dziwne, może one mają jakieś uzasadnienia, Chętnie dam się przekonać, ale. Osobiście jestem sceptyczny. No, przekonajcie mnie państwo, że nie mam racji i że ta, ten postulat Rzecznika Praw Obywatelskich no, ma głęboki sens i że to nie jest tylko rezygnacja z tego, rozluźnienie tego gorsetu migracyjnego, ale że, że to doprowadzi do, do nie tylko bardziej humanitarnego, bo co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale wszystkim skutecznego zarządzania tą, tą sytuacją. No dobrze, proszę Państwa, kolejna, kolejna kwestia. Tu już kończymy z tymi ciężkimi tematami. Chociaż nie, cały czas będą ciężkie. Gary Kasparow. Gary Kasparow, proszę Państwa, oskarża Zachód. Bardzo mocne słowa. Od prawie dwóch lat na Ukrainie trwa wojna, która uderza w świat sportu. No i właśnie teraz Gary Kasparow na łamach, co ciekawe, Gazety Wyborczej utyskuje na brak pomocy dla Ukrainy ze strony Zachodu i co y, y, mówi. Zwrócił uwagę na to, że władze krajów zachodnich doskonale wiedzą, co jest celem Putina i że powinny mu się przeciwstawić. Po dwóch latach obserwowania, jak Putin popełnia systematyczne ludobójstwo na Ukraińcach, zachodni przywódcy dokładnie wiedzą, czego Putin chce, a chce całkowicie zniszczyć niezależną Ukrainę. Powtarzał to nawet raz po raz, tak jak na swoim ostatnim spotkaniu z narodem 14 grudnia. To jest taki zwyczaj, że wszyscy z, z odległych zakątków Imperium dzwonią do Władimira Putina. Ciekaw jestem, czy oni naprawdę dzwonią, czy to jest wszystko przygotowane wcześniej. Ale no, oni dzwonią, on odpowiada przez codzienne pytania. I tam, I tam też to powtórzę. No, jego cele na tym się nie wyczerpują, więc nie ma sensu próbować go obłaskawiać perspektywą ukraińskiej kapitulacji. Putin swoim uśmiechem kpi z politycznej impotencji wolnego świata. Rosja przestawiła całą gospodarkę na tryb wojenny, a Putin potrzebuje ciągłego konfliktu ze światem zewnętrznym, aby usprawiedliwiać i stabilizować swoje rządy w kraju. Nie można go ignorować, trzeba go pokonać no apeluje Kasparow, ale proszę Państwa, czy ktoś będzie chciał Kasparowa wysłuchać? No obawiam się, że, to, że nie, no, że jest to wybitna postać i imponuje mi Kasparow, no, nie tylko jako wybitny szachista, który ma te właściwości umysłu, że znakomicie potrafi te kombinacje tam przeliczyć, ale też jest taki bezkompromisowy, natomiast proszę Państwa, no, czy Zachód tego nie wie? No już wie to od dawna. Wydaje mi się, że to, co Putin Jednym z celów tej wojny to nie tylko było właśnie zdobycie Kijowa, czy tam ograbienie Ukrainy z części terytorium, ale właśnie skompromitowanie Zachodu, tego braku woli, braku decyzji, że wszyscy wiedzą i jakoś nic sobie z tego nie robią. No i Kasparow, no właśnie, ale Kasparow chyba też to wie, no aż nie, nie mogę uwierzyć, że byłby tak naiwny, żeby tego nie wiedział. No apeluję o to, no i zobaczymy. No, y czy, czy, czy te jego apele, czy te jego apele odniosą, odniosą skutek. No, i teraz, proszę Państwa, przegląd tych wydarzeń ze świata. Tutaj będzie sporo też ciekawych wypowiedzi, jakoś może. No i sporo też interesujących wydarzeń. Około 8 tysięcy migrantów, proszę nie tylko na granicy polsko-białoruskiej, ale też na południu Meksyku, przybyło do miasta Alvaro Obregon i wyruszyli w dalszą drogę w kierunku USA. Taką informację przekazała agencja Reutersa. Czyli już migranci się w ogóle umawiają gdzieś na południu Meksyku i już idą wspólnie na tą granicę. Tak jak czasy po prostu późnego Rzymu. No. Ech, czy też ostatnich kilkuset lat, Ech, ostatnich dwustu lat powiedzmy. Walwaro Abrego i Galanci spędzili na miejskim placu pod gołym niebem w wigilii? Bożego Narodzenia, a następnie wruszyli w dalszą drogę. Tu już mamy wędrówki ludów. Po prostu ludzie pod głębem niebem świętują wigilię, a potem ruszają dalej do Rzymu, w tym wypadku do Ameryki. Agencja Associated Press zauważyła, że karawana migrantów z Ameryki Środkowej, no Wenezueli, gdzie też już są dwa rządy i ten kraj jest upadły. Miejmy nadzieję, że na szczęście w Polsce nie mamy ropy, więc. No, może nie, pow, nie powtórzymy tego kazusu w Wenezueli, ale są tam Wenezuelczycy, Kubajczycy i inni krajów, i in, in, imigranci z innych krajów, którzy przemierzają Meksyk w czasie, gdy do wizyty w stolicy tego kraju przygotowuje się sekretarz stanu USA Antony Blinken i ma rozmawiać na temat kolejnych umów w sprawie kontroli napływu migrantów ze Stanów Zjednoczonych. Yy, mieliśmy, inf no profesor, to też ciekawa sprawa, w Serbii yy, ciekawa wypowiedź. Mieliśmy informacje od służb, które nas od, przed tym przestrzegały. Przede wszystkim informacje zostały nam przekazane przez rosyjskie służby specjalne, ale Przedstawiciele krajów zachodnich oskarżyli nas o szerzenie bzdur i dezinformacji, powiedziała premier Serbii Anna mron cytowana przez portal Ukraińska Prawda. Premier Serbii oświadczyła, że rosyjskie służby specjalne przekazały serbskim władzom informację o możliwych incydentach podczas powyborczych protestów w Belgradzie. No ja wiem, to chyba każdy musiał się liczyć z taką możliwością. Jak przekazała osobiście, komunikowała sygnał, otrzymane od rosyjskich służb zachodnich dyplomatów, jednak ci mieli nie potraktować ostrzeżeń poważnie, śmiali się, jak powiedział to prezydent wócić, a niektórzy wzięli to na poważnie, niektórzy chcieli pomóc, a wielu wiedziało i nie chciało pomóc. Dodała po, na, nam nabawić. Na I pre, pani premier Serbii porównała wydarzenia w Belgradzie do ukraińskiej rewolucji godności młodziewi kraju, nie będzie nowego Majdanu. Oskarżyła też główną siłę opozycji, czyli centrumą koalicję Serbia przeciw przemocy o próbę destabilizacji, brutalnej destabilizacji państwa. No, jak będziemy mieli Serbię w Unii Europejskiej, to coś mi się wydaje, że yy, yy, no. Yy. Już z, z Węgrami y, wiele osób powala, że jest wielki problem. A jeżeli wejdzie Serbia, no to tutaj jeszcze po tej linii jakiegoś braterstwa słowiańskiego, y, to myślę, że, hmm, że to już nie będą wypowiedzi Viktora Orbana, y, tylko tu będzie dużo więcej takiej bałkańskiej emocji jeszcze w tym wszystkim. No, zobaczymy. Donald Trump jest biznesmenem i jego podejście do NATO opiera się na zasadzie, jeśli nie dotrzymuje swojej części umowy, to nie ma umowy, powiedział generał Keith Kellogg, jeden z głównych postaci w zespole doradców Trumpa w Białym Domu. Dodał, że według niego Polska nie powinna się martwić ewentualnym powrotem byłego prezydenta, a Trump nie ma zamiaru wycofywać się z NATO, choć do wyborów w Stanach wciąż jeszcze rok. To sondaże już właściwie pokazują, że, że, że Trump pomimo 91 zarzutów w, w czterech osobnych sprawach. Prawdopodobnie zostanie wybrany prezydentem perspektywa drugiej prezydentury Trumpa budzi niepokoje po obu stronach Atlantyku z wielu powodów, bo wielu wypowiadających się na nowo przedstawicieli obecnej administracji, część ekspertów, elekcja Trumpa jest główną nadzieją Putina na zakończenie wojny na Ukrainie na swoich warunkach, no, że Putin będzie czekał. Trump wielokrotnie krytykował wydawanie przez administrację swojego następcy miliardów dolarów na pomoc na Ukrainie. Zapowiedział, że zakończy wojnę w jeden dzień. No nie wiem, czy wtedy się przeniesie na do Pacyfik. No, właśnie ciekawe, nie do końca wiadomo, co Trump zrobi. No i wszyscy spekulują, i to jest ta niepewność. Właściwie jedyne, co pewne, to staje się to, że chyba te wybory wygra, a co później, to, to jest wielka niepewność. A Władimir Putin podjął ostatnią próbę zachowania dawnej imperialnej Rosji, wchodząc w konflikt, który postrzega jako egzystencjalną konfrontację z Zachodem. To powiedział z kolei w, w rozmowie z PAP, no ale właśnie z którym PAP, to jest ciekawe rumuński historyk Armand Gosu, no, ale już zostawmy tą Polską Agencję Prasową. Zachód jest silniejszy niż Putin. Nie wiem, czy to robili ci dziennikarze już e, nowi, czy... E, no właśnie, nie, nie ma nowych, no bo czy to robili ci uznawani przez Koalicję Obywatelską, czy, e, czy, czy ci, e, czy ci z, e, przez PiS. Ale oddajmy głos rumuńskiemu historykowi Armandowi Gosu. E, Zachód jest silniejszy niż Putin, ale żeby dyktator Rosji nie wygrał, państwa instytucje Zachodu muszą się zmobilizować, dodał. Wojna Rosji przeciwko Zachodowi już trwa. Przepraszam, muszę tylko. Wojna Rosji. Przeciwko Zachodowi już trwa i percepcji Putina jest i w percepcji Putina jest to wojna z Zachodem. Po drugiej stronie ciągle jednak brakuje jeszcze zrozumienia, że to nie jest konflikt lokalny, a Putin nie zamierza zatrzymać się na Ukrainie, ocenił rumuński historyk i arma, analityk Armand Gosu, autor nowej książki Putin przeciwko Zachodowi: wojna na Ukrainie i nowy światowy nieporządek. W opinii Gosu ten nowy konflikt, który można nazwać wojną światową, już trwa. Jesteśmy w momencie podobnym do lat 1939-40, wtedy Hitler i stanie zajęli już Polskę, ale państwa Zachod Liczyły na to, że zadowolą się tymi wojna się skończy. Takie myślenie wtedy było błędem i jest błędem dzisiaj. Uważa Gosu, no to ciekawa opinia tutaj jednego z czołowych rumuńskich badaczy Rosji, że to jest tak jakby, proszę Państwa, no Polska była teraz w sytuacji takiej, jakiej były niektóre inne państwa, właśnie zachodnie, które obserwowały agonię Polski. I wydawało się, że to się na tym skończy, a to się na tym nie skończyło. Ta nowa wojna trwa też na innych frontach. Na Ukrainie jest gorąca, ale w postaci hybrydowej toczy się szeroko na wielu frontach. Putin inwestuje ogromne zasoby w budowanie podziałów na zachodzie, destabilizację wewnętrzną. No właśnie, wspieranie sił, które nie muszą być wcale prorosyjskie, ale burzą szanse na zachodni kompromis. To ciekawe, co powiedział GOSU. Jak dodał, rosyjski lider korzysta również z rozczarowania zachodnimi elitami, stawiając na siły antysystemowe. GOSU jest pewien, że odwrócenie oczu od Ukrainy i pozostawienie jej bez odpowiedniego wsparcia będzie mieć dramatyczne skutki. Starcia nie da się uniknąć, bo Putin go chce i on już podjął taką decyzję. On jest na wojnie. Z Zachodem, nie tylko z Ukrainą. No, a Zachód, chyba generalnie na wojnie, mam wrażenie, że nie jest cały czas. No to w tym momencie, jeśli jedna strona, nawet słabsza, jest na wojnie, czy po prostu ją prowadzi i uważa, że na niej jest, a druga, że na niej nie jest, no to. No to coś się tu musi stać, żeby, żeby to się zmieniło. Kremlowska fabryka propagandy w rekordowym tempie traci zaufanie widzów. Wynika z sondażu Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej. W ciągu ostatnich 7 lat odsetek obywateli Rosji, którzy uważają, że państwowe kanały telewizyjne dostarczają obiektywnych informacji o wydarzeniach w kraju, spadł prawie o połowę. Obecnie tylko 26% Rosjan ufa telewizji, która jest w pełni kontrolowana przez państwo. W 2019 roku takich osób było 30%, a w 2016 46%. Wysoki poziom lojalności wobec telewizyjnych no, programów te propagandowych utrzymuje się jedynie wśród starszych Rosjan. 51% w grupie wiekowej powyżej 60 lat, a tylko 5% młodych ludzi poniżej 24 roku życia uważa, że telewizja ma to obiektywne źródło informacji. Wśród osób w średnim wieku 25-44 lata, odsetek ten wynosi też jest niewielki: 9 do 13%. Procent. Rosja odgrywa coraz mniejszą rolę na europejskim rynku energetycznym. W pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku pochodziło stamtąd e, zaledwie 16% gazu ziemnego importowanego do Europy rurociągami. Zaledwie, bo jeszcze w 2021 roku ten odsetek wynosił 51% i spełnił się. No, ja nie wiem, czy to koszmar gospodarza Kremla, bo tak pisze tutaj Onet, ale no po prostu Rosja się no, czy została odczepiona od Europy. Pytanie jest, czy zastąpi sobie to tym światem pozaeuropejskim? bo jednak Europa radzi sobie bez rosyjskiego gazu i to całkiem nieźle, czyli ta, ta opcja atomowa, jakim było straszenie odcięcie od gazu, no nastąpiło i okazało się, że nie zadziałało. I chyba nie wiadomo, czy, do te, czy tego się spodziewał Władimir Putin, kiedy podejmował decyzję o inwazji na Ukrainę, bo w niecałe dwa lata Unia przestała być największym odbiorcą rosyjskiego gazu. Z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika, że przez pierwszych 9 miesięcy do państw wspólnoty spłynęło lociągami 15 milionów ton rosyjskiego gazu, a w analogicznym okresie ubiegłego roku Unia importowała z Rosji no 36,4, a teraz 15. To oznacza tąpnięcie o 58%. Nieco mniejszy spadek miał miejsce w przypadku gazu skroplonego, czyli LNG. O ile w pierwszych 9 miesiącach z Rosji przypłynęło 7 milionów ton tego Surowca o tyle w 2022 roku było to 7,3 miliona ton, czyli o 4% mniej. Krem nigdy nie był najważniejszym dostawcą LNG dla Europy. Tutaj plasuje się na trzecim miejscu, ale zawsze był numerem jeden, jeśli idzie o gaz ziemny sprowadzany rurociągami. Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy sprawiły, że w tej klasyfikacji spadło dwa oczka i teraz jest dostawcą numer 3, pisze one. No nie wiem, czy to się da. No właśnie, chyba gazu to się nie da inaczej. Niż rurociągami, czy, czy w formie LNG, przetransportować do, do Europy, bo jeszcze z ropa to podobno różnie z, to, różnie z tym bywa. No ale, no ale teraz, proszę Państwa, Nawalny nie, podło, nie podłączono go na rozprawę prowadzoną zdalnie przez wideo i nie dopuszczono też adwokatów. Do niego wcześniej zasłał, łagrze i podano mu kroplówkę. Teraz przybywa w kolonii karnej numer 3 w osadzie Harp w jamalsko-nienieckim okręgu autonomicznym. Jego prawnik widział się z nim dzisiaj. Aleksiej ma się dobrze, napisał rzeczniczka Nawalnego, Kira Jarmycz na portalu X. O 20 dni współpracownicy rosyjskiego opozycjonista alarmowali, że nie ma z nim kontaktu i nie wiadomo, gdzie się znajduje. Nawalny, który w minionych latach organizował wielotysięczne demonstracje przeciwko rosyjskim władzom, niezwykle odważny gość, bo widziałem te filmy, został aresztowany w styczniu 2021 roku po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie Otrucia, no to była taka spektakularna akcja, władze rosyjskie wytoczyły wobec niego kolejne sprawy karne skutkujące wyrokami łącznie ponad 30 lat pozbawienia wolności. No jak ten Nawalny już z więzienia zostanie wypuszczony, to mogą się dziać różne rzeczy, proszę bardzo, bo to jest niesamowita tutaj legenda <laughs> już. Żyjąca. Szefowa Banku Rosji, Elwira Nabiulina, powiedziała, że najboleśniejszą konsekwencją zachodnich sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę jest zamrożenie aktywów prywatnych inwestorów i ograniczenie płatności międzynarodowych. Płatności międzynarodowe stały się problemem i nadal nim są, chociaż staramy się go je rozwiązać. Oczywiście bardzo bolesnym tematem jest też blokowanie i zamrażanie aktywów osób prywatnych, milionów ludzi, którzy nie byli objęci sankcjami, ale których aktywa zabrożono, powiedziała Nabiuli na wywiadzie dla portalu biznesowego RBC. To trudny problem, a który staramy się rozwiązać na różne sposoby wspólnie z rządem. Według Biulini nie można powiedzieć, że Rosji udało się odpowiedzieć na wszystkie wyzwania i problemy. Jestem jednak dość pozytywnie nastawiona do rozwoju sektora finansowego jego zrównoważonego rozwoju. Faktu, że zostanie on technologiczny, innowacyjny i będzie w stanie zaspokoić zarówno potrzeby ludzi, jak i biznesu, dodała. No i teraz, proszę Państwa, strefa gazy. Kilka informacji na ten temat. No tam trwa systematyczne bombardowanie. Leżące w ruinach budynki mieszkalne, hotele i knajpy, zrównane z ziemią gospodarstwa rolne, zniszczone szpitale i gmachy użyteczności publicznej, to strefa gazy po dwóch miesiącach od rozpoczęcia izraelskiej inwazji na tą enklawę. Końca konfliktu, w którym życie straciło już około 20 tysięcy Palestyńczyków, nie widać. Po kilku tygodniach intensywnych walki pacyfikacji północnej części enklawy, wojsko izraelskie nieco zwolniło teraz tempo działań. Arma koncentruje się na działaniach w Han Yunus, mieście w południowej części Gazy, uznawano za jedną z Hamasu. Sytuacja w strefie jest fatalna. ONZ określa warunki żywnościowe jako katastrofalne. Około 56 gospodarstw domowych doznaje poważnego głodu. A w święta, proszę Państwa, pomyślcie o tych suto zastawionych stołach w Polsce. Na skutek działań wojennych swoje domostwo musiało opuścić aż 85% mieszkańców Gazy, czyli 1,9 mln ludzi. Do tego dochodzą zniszczenia. ONZ szacuje, że uszkodzona bądź zrównana z ziemią została 1 piąta budynku dwóch amerykańskich naukowców na podstawie zdjęć satelitarnych. Oszacowało niedawno, że odsetek ten może sięgać nawet 36-45% zabudowań. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że w północnej części Enklawy nie został już ani jeden funkcjonujący szpital. Armia Izraelska uważa jednak, że szpitale wykorzystywał Hamas, żeby się w nich ukrywać przed Armią Izraelską. W niedzielę późnym wieczorem, czyli w Wigilię, kontrolowane przez Hamas palestyńskie Ministerstwo Zdrowia podało, że co najmniej 70 osób zginęło w izraelskim nalocie na obóz dla uchodźców magazyn w środkowej części strefy Gazy. To co się działo w obozie magazyn, to masakra, powiedział rzecznik ministerstwa. Dodał, że liczba ofiar śmiertelnych nalotu prawdopodobnie wzrośnie. Izraelska armia oświadczyła, że weryfikuje te informacje. Palestyński Hamas wydał oświadczenie, w którym nazwał nalot straszliwą masakrą i stwierdził, że jest to nowa zbrodnia e, wojenna. No i po raz kolejny zaatakowano statek powiązany z Izraelem, statek handlowy, tym razem 200 kilometrów od wybrzeża Indii, o ataku, do którego doszło w sobotę 23 grudnia, poinformowała brytyjska firma Umbrej, zajmująca się bezpieczeństwem żeglugi powiązanej z Izraelem, statek handlowy został uszkodzony w wyniku ataku drona. Tutaj wyjaśnię, że HUTI atakują jednostki, których właścicielami są izraelskie firmy lub te, na których które na trasie, że swoje żeglugi zawijały do izraelskich portów. No, czyli jeżeli zawijały do izraelskich portów, to już jest yy, niebezpiecznie. Na Morzu Czerwonym. United Kingdom Maritime Trade Operations, yy, oddział brytyjskiej królewskiej marynarki wojennej potwierdził, że doszło do ataku, który wywołał pożar na pokładzie statku według brytyjskich władz i firmy Amrej pożar został ugaszony i nikt nie został ranny. Statek pływający pod banderą Liberii był w drodze do Arabii Saudyjskiej do Indii yy, i według tej organizacji yy, właśnie United Kingdom Maritime Trade Operations. I firmy Ambre, jednostka została zaatakowana, gdy przebywała około 370 km na południowy zachód od indyjskiego miasta Werawal. Nikt nie przyznał się do napasi, lecz do zdarzenia doszło w trakcie serii ataków przeprowadzanych przez jemeńskich i wspieranych przez Iran. Huti za pomocą dronów i pocisków rakietowych zakłócają obecnie porządek, zakłócają ruch handlowy na kluczowym szlaku żeglugowym, który wjedzie przez Morze Czerwone. No i teraz Stany Zjednoczone muszą zapewnić tą swobodę żeglugową no nie tylko na no na całym świecie, ale nie tylko na Indo-Pacyfiku, teraz szczególnie na Morzu Czerwonym, no i to jest kolejny problem, tak jak i akcesja Szwecji do NATO i tutaj proszę Państwa jesteśmy w bezpośrednim otoczeniu międzynarodowym Polski, wygląda na to, że turecki parlament wznowi przyszły wtorek, czyli już wznowił, już znowił pracę w, w, nad wnioskiem Szwecji o akcesję do NATO, Komisja Spraw Zagranicznych ma, wznowiła tą dyskusję na temat jak już po teraz państwo słuchacie tego filmu to już wiecie o tym że przy Szwecji do NATO ta sama komisja rozpoczęła debatę na temat ratyfikacji szwedzkiego wniosku w połowie listopada jednak szybko przełożyła termin dyskusji bez podania daty jej wznowienia Projekt ustawy musi być zatwierdzony przez odpowiednią parlamentarną komisję przed głosowaniem w pełnym składzie Wielkiego Zgromadzenia. Następnie podpisałby ją prezydent Recep Tayyip Erdogan. Protokół w sprawie przyjęcia Szwecji został podpisany 23 października przez prezydenta Erdogana i przesłany do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. No, Więc jeszcze trochę to potrwa. Komisja, głosowanie i podpis prezydenta. Jeszcze Turcja może tym troszkę grać. W Węgrzy staje się chyba, powiedzieli, że oni nie będą ostatnim krajem, który to będzie podpisywał, więc podpiszą pewnie na końcu, jak podpisze to e, Turcja. A Rosja może przygotowywać bożonarodzeniową ofensywę na Ukrainie. Władimir Putin ma bowiem tendencję do atakowania podczas świąt. No to może w Nowy Rok zaatakuje. E, t, e, tak, że atakuje w święta, tak ocenił w sobotnim wywiadzie dla RR generał Richo. Teraz były dowódca estońskich sił obronnych, a obecnie europarlamentarzysta. Zachód musi udzielić Ukrainie znacznie większej pomocy, ponieważ siły Kijowa są już na wyczerpaniu, zaznaczył teraz. Kończy się im także sprzęt i broń. Rosja też nie ma jej zbyt wiele, ale myślę, że zbiera się teraz do szczególnej ofensywy świątecznej. Putin często ma zwyczaj psuć Boże Narodzenie, jak określił właśnie byłeistański generał. Widać, że czynią Rosjanie postępy w różnych miejscach. Powiedział, o się do linii frontu, Wierzę, że kręgi polityczne rozumieją, że Ukrainę należy wesprzeć militarnie. Gdyby front się rozpadł, a Rosjanie mieliby zdobyć coś wielkiego, bo byłby to zły sygnał dla całego świata. Nie sądzę, że to zajdzie tak daleko, ale oczywiście zagrożenie istnieje, dlatego musimy się w pełni zaangażować za Dowódca. Myślę, że od Parlamentu Europejskiego zależy, czy rozmowy w tej sprawie, w sprawie większego wsparcia dla Ukrainy, będą kontynuowane na szczeblu Unii Europejskiej. Parlament był dotąd bardzo proukraiński, bardziej niż państwa członkowskie, zauważył stanowski eurodeputowany. No i zobaczymy. A tymczasem, proszę Państwa, Ukraina i to już 670 dzień wojny. Ukraina robi wszystko, by zwiększyć ilość dronów kamikaze i dronów bombowych w swoich jednostkach walczących na froncie. W oparciu o sposoby tworzenia i pozyskiwania tych bezzałogowców przez Ukraińców, kraje natowskie powinny wypracować własną politykę w odniesieniu do tego rodzaju uzbrojenia, dbając o nie tylko o ich jakość, ale również o niską. Cenę i przede wszystkim o masową produkcję. Najważniejsze jest jednak zminimalizowanie kosztów takiego działania, poszczególni dostawcy prześcigają się bowiem we wplątywaniu w swojej konstrukcji jak najtańszych materiałów i podzespołu, dbając jedynie o to, by dostarczone drony wykonały postawione im zadanie. Doleciały do celu i go zniszczyły. Dzięki takiej postawie udało się Ukraińcom tylko w grudniu 2023 roku wyprodukować ponad 50 tysięcy dronów FPV. FPV, o czym poinformował osobiście Aleksandr Kamyszyn, minister przemysłu strategicznego Ukrainy. To właśnie dzięki takiemu wysiłkowi Rosjanie mają cały czas nad głowami setki ukraińskich bezołowców atakujących nie tylko pojazdy, ale nawet pojedynczych żołnierzy. Sami Ukraińcy przyznają się do tego, że ma to również zrekompensować niedobór pocisków artyleryjskich, których przy masowych atakach Rosjan zaczyna po prostu brakować. I zamknęło się okno pogodowe do działań zaczepnych. Linie styczności wojsk pokryła mieszanina, śniegu i błot. A służba na froncie stała się ekstremalnie wyczerpująca. Bardzo ciekawa okładka tygodnika wprost, który się już nie ukazuje w druku, ale online i tam właśnie tacy świętujący po raz pierwszy w historii chyba Rusi Kijowskiej, czy też państwa Rusi Kijowskiej, jakim jest Ukraina, żołnierze świętujący 24 grudnia, Wigilię właśnie w tych okopach. No i żołnierze Sił Zbrojnych Ukraińskich w okopach. Formalnie 4 czerwca rozpoczęła się kontrofensywa Ukrainy, która w łuku Zaporoże-Bachmut miała przynieść upragnione przełamanie frontu, masowo odruch sił rosyjskich, albo choć fragmentaryczne zwycięstwo, które by wstrząsnęło kreblem i częściowo zrewidywało politykę Putina, sprowadzonych przed operacją zaczepną gier wojennych miało wynikać, że to musiało się skończyć powodzeniem, tyle że jeśli weźmiemy pod uwagę, jaki sprzęt otrzymała, czy raczej nie otrzymała Ukraina, na przykład nowoczesne BVP i, BWP i czołgi w liczbie większej niż dla jednej nowej decyzji zmechanizowanej, pociski w rodzaju atak z liczbie większej niż 20, czy, Samoloty wielozadaniowe, to trudno twierdzić, że Ukraina otrzymała zasoby do prowadzenia tej kontrofesywy zgodnie z doktryną NATO, bez względu na to, kto będzie rządził w Kijowie. A nie wykluczam, że widząc zmiany polityki w USA, na przykład wybór Trumpa, ukraińskie społeczeństwo może postawić na generała założnego, wiedząc, że Zołański miał szorstkie relacje z Trumpem. Niewyjaśnione pozostaje jedno zagotnienie, jak długo Ukraina może wytrzymać wojnę z Rosją i jej brutalną determinacją do kontynuowania walki wsparta wolą ponoszenia strat i zasobami sojusznikami. Dostarczającymi tutaj broń. Syndrom osamotnienia, czyli odcięcie się od pomocy, byłoby scenariuszem skrajnie złym, choć nie sprawiłoby, że Ukraina z dnia na dzień złożyłaby broń. Ukraińcy wiedzą, jak walczyć skutecznie z Rosjanami, jak oszczędzać siły, jak strzeliwać się. W pozycji agresorów, jak zostać na nich pułapki, kuncz na poziomie taktycznym i zdeterminowane do walki elitarno w dzieł Ukrainy, umożliwiając kontynuację walki. Zresztą dzisiaj niezbyt słusznie czyni się wyrzutem wobec Kijowa, że w czasie kontrofensywy nie rzucił większością sił, te mogą być oszczędzone siły to mogą być oszczędzone siły, które będą trzymały w frontu w 2024 roku. To wszystko pisze Defense 24. A rosyjska 810 Samodzielna Gwardyjska Brygada Piechoty Morskiej przyznała, że na lewym wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie charysońskim na południu Ukrainy celowo stosuje się broń chemiczną przeciwko siłom ukraińskim. O tym powiadomy w najnowszej analizie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną. Działania żołnierzy top rosyjskich to pogwałcenie, konwencja o zakazie broni chemicznej, której stroną od 1997 roku jest m.in. Rosja. Nowy projekt ustawy o mobilizacji ukazał się w poniedziałek wieczorem na stanie rządowej Ukrainy. Ogromne zainteresowanie dokumentem spowodowała awarię serwerów, która trwała kilka godzin, jak wynika z projektu jedną z kar przewidzianych za uchylanie się od poboru jest ograniczenie praw. Strona internetowa Rady Najwyższej Ukrainy przestała działać po tym, gdy pojawił się na niej 72-stronicowy dokument dotyczący zasad mobilizacji służby wojskowej. Decyzję podjąć mają ukraińscy deputowani. Obecny projekt został opracowany przez grupę roboczą. Jedną z najważniejszych zmian jest zmiana wieku poboru z 27 na 25 lat. Usprawniona będzie również procedura rejestracji poborowych. W projekcie znalazło się także ustanowienie ograniczeń praw obywateli Ukrainy uchylających się od rejestracji wojskowej i służby wojskowej. W ostatnich tygodniach ukraińskie media informowały, że w związku z coraz większymi brakami osobowymi w siłach zbrojnych terytorialne centra uzupełni, polują na młodych mężczyzn uwalniających się od służby wojskowej na ulicach i w siłowniach, a nawet w sanatorniach. Portal TSN opublikował filmy ukazujące żołnierzy, którzy wkraczają do klubów fitness w różnych miastach Ukrainy, na przykład w Kijowie i wręczają tam wezwania do armii. Mobilizacja musi być skuteczna. Obrona ojczyzny jest konstytucyjnym obowiązkiem każdego obywatela. Oświadczył w zeszłym tygodniu Iwarion Pawluk, szef służb prasowych w Ministerstwie Obrony Ukrainy. W jaki sposób państwo może powiadomić obywateli, że potrzebuje ich do obrony kraju? Jakie są mechanizmy? Wiele osób deklaruje, że są gotowe wstąpić do sił zbrojnych, jeśli zostaną zmobilizowane. Społeczeństwo jest jednak bardzo Negatywnie nastawione do e, tych działań, do tych wezwań w miejscach publicznych, przyznał Paweł w rozmowie z radnią z Powodą. Z jakiegoś powodu skupiamy się na mniejszości, która oburza się, ponieważ nie spodziewa się wezwania w restauracji. Dlaczego jednak nie skupiamy się na sytuacji że żołnierzy, którzy nie mogą nawet pójść na urlop, bo nie ma ich kto zastąpić? Dodał przedstawiciel resortu obrony. No i dosyć gorąco zrobiło się na ukraińskim froncie w czasie Bożego Narodzenia. Krem pochwalił się zdobyciem malinki w obodzie donieckim. Ukraińska strona zaprzeczyła tym doniesieniom, a rzecznik Kijowa Aleksandr Sztupun stwierdził, że choć miasto jest zniszczone, to intensywne walki nadal trwają. Rosja oświadczyła w poniedziałek, że jej siły w pełni kontrolują miasto Malinka we wschodniej Ukrainie. Rosyjskie media państwowe pokazały materiał filmowy, na którym widać, jak minister obrony Siergiej Szojgu spotyka się z prezydentem, aby przekazać mu tę wiadomość. Nasze jednostki szturmowe całkowicie wyzwoliły dziś Malinkę, powiedział Szojgu w poniedziałek. Putin pogranitulował siłą Rosji sukcesu, który daje wojskom Kremla możliwość przejścia do szerszego obszaru operacyjnego. Eee, no, i teraz Sztab Generalny Armii Ukraińskiej potwierdził we wtorek w porannym komunikacie przeprowadzenie ataku pociskami manewrującymi na rosyjski okręg desantowy Nowoczerkask w Teodozji na okupowanym Krymie. W mieście częściowo wstrzymano ruch uliczny. Około godziny 2.30 26 grudnia lotnictwo taktyczne Sił Powietrznych zaatakowało pociskami manewrującymi dużo okręt desantowy Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej Nowoczerkask z okolicy Teodozji. Napisał sztab. Wcześniej o ataku poinformował dowódcę ukraińskich powietrznych sił Mykoła Ołeszczuk, a rosyjski gubernator okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow przekazał, że ukraiński atak spowodował pożar w rejonie portu w Teodozji. E, rosyjska telewizja Doszt. Czyli deszcz pokazała, że eksplozję słychać było w teodozji przez około pół godziny. Mieszkańcy relacjonowali, że w wyniku wybuchów w niektórych domach wybite zostały szyby. Ukraiński sztab w porannym komunikacie poinformował też o zniszczeniu nocą przez obronę powietrzną 13 z 19 dronów bojowych Szachet, którymi rosyjskie wojsko zaatakowały Ukrainę. I teraz władze miejskie Kijowa na swojej stronie internetowej poinformowały, że w ukraińskiej stolicy grozi epidemia odry. Należy jak najszybciej zaszczepić dzieci, a szczepionek jest pod dostatkiem. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec wybuchowi epidemii odry takiej jak ta, która miała miejsce w 2018 roku, poinformowała Dyrekcja Departamentu Zdrowia Państwowego i Administracji Państwowej Miasta Kijowa, podkreślając, że rośnie liczba zachorowań. Nie przytoczono danych liczbowych, ale podkreślono, że obecnie obserwowany jest ogromny wzrost przypadków odry, który powtarza się co 5-6 lat, a władze sąsiednie Rumunii na początku grudnia ogłosiły epidemię odry. Przypomniano, że szczepienia pozostają jedynym skutecznym środkiem ochrony przed odrą, która jest najbardziej Jedną z najbardziej zakaźnych chorób na świecie. Na dziesięciu niezaszczepionych osób, które mają kontakt z chorobą, 9 zachoruje. Odra jest bardzo niebezpieczną chorobą, powoduje niebezpieczne powikłania, które mogą doprowadzić nawet do śmierci dzieci. Zaszczepione dzieci mają małe szanse zachorować, a jeśli już to łagodnie, bez konsekwencji za zdrowia przyszłego życia. No i tak dalej, i tak dalej. Apelują władze Kijowa. No i proszę Państwa. To tyle, jeśli chodzi o dziś. Mam nadzieję, że ten komentarz się Państwu podobał. Bardzo raz jeszcze dziękuję za wsparcie, wsparcie z całego świata, z całej Europy i z całej Polski. Nagram jeszcze kilka komentarzy przed w tym roku, przed zakończeniem 2023 roku, 2024 rok zbliża się jednak no, nieuchronnie. Będzie rokiem decydującym pod wieloma względami, no i myślę, że będziemy mieli co komentować. Bardzo jestem ciekaw Państwa opinii. Zadałem tutaj wiele pytań. Będę bardzo wdzięczny za komentarze, za podzielenie się swoimi opiniami. I raz jeszcze dziękuję za to wsparcie. A teraz już wygłoszę ten manifest cyfrowej Siczy i się pożegnamy, ale mam nadzieję, że nie na zawsze, że się zobaczymy jeszcze w kolejnych dniach i jeszcze w tym roku. Mówił do Was samozwańczy sługa cyfrowej Siczy, samozwańczy mistrz banału, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich Mohikanów kultury Zasuwu, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenie europejskiej młodzieży o byciu YouTuberem oraz nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku, a także wielki luzer, wielki przegryw, który nie umie w YouTube'a, został zamknięty w bańce kilku tysięcy osób, ale za to jakich osób z całego świata, z całej Europy i z całej Polski, którzy rozumieją formułę geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach z dala od powagi świata realu i mainstreamu, bo tak naprawdę, proszę Państwa, na końcu dnia jedyne, co się liczy, to szacunek ludzi w cyfrowej siczy. I to był XXI dzień grudnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2020, jeszcze trzeciego. Kłaniam się, pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Jeszcze raz za wszystko dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.